Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest obecnych 18 radnych na 23. Z tym, że dwóch radnych wniosło stosowne usprawiedliwienie. Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych. Witam wszystkich radnych, panie i panów. Witam państwo prezydentów. Witam gości zaproszonych. Witam wszystkich pracowników Urzędu Miasta. I witam media. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym na sekretarza powołuję pana Bronisława Palucha. Zapraszam pana bardzo. I bardzo serdecznie witam panią sekretarz i panią skarbnik. Bardzo mi przykro, że dwie panie, bardzo ważne osoby, zostały przeze mnie tak przez chwilę zapomniano. Proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu. Jest to rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. I proszę o zaprezentowanie ewentualnych prezentacji. Pan prezydent, proszę. Jeśli można, szanowni państwo, proszę o ujęcie w porządku sesji Rady Miejskiej w Starowicach w dniu 28 sierpnia. W punkcie 9a projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Starowice na 2015 rok. To dotyczy zwiększenia planu wydatków o 30 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Dwernickiego w Starachowicach. To jest przed projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 łamane przez 2 łamane przez 2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Chodzi o to, że rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ulicy Dwernickiego. Najtańsza oferta wynosi 270 tysięcy złotych, najdroższa, czyli dwie są 440 tysięcy i ta uchwała pozwoli nam podpisać umowę z najtańszym wykonawcą, jeśli okaże się, że wszystkie względy formalne zostaną dopełnione. Dobrze. I proponuję pan tutaj w punkcie jakby 9a, ale ja proponuję nazwać go punkt 10, a następne punkty zeszłyby o numer niżej. Dobrze? Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę następne kandydatury. Proszę bardzo, propozycja. Pan radny Andrzejewski. Proszę do mikrofonu. Wprowadzenie zmian w porządku obrad w punkcie po 11, czyli 12 byłby się przesunęła później numeracja. Chciałbym przedstawić stanowisko zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz stosowne uchwały odnośnie osób, które nie spełniają kryteriów na ławnika. Czyli byłby to punkt 12, a pozostałe punkty by się przesunęły w numeracji. Dziękuję. Dziękuję. Czy państwo jesteście za przyjęciem, aby wprowadzić projekt tej uchwały do naszego porządku obrad? Kto z państwa jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Jednogłośnie. W tej chwili nasze obrady wzmocniły się o jedną osobę. Mamy 19 radnych, 19 głosów jest za. Szanowni państwo, czy są jeszcze inne propozycje co do porządku obrad? W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do głosowania i przegłosowania całego porządku obrad. I proszę, kto jest za takim porządkiem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 19 głosów jest za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, następny punkt naszych obrad jest to przyjęcie protokołu numer 7 przez 2015 sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca i o prezentację i stanowisko proszę pana radnego Piotra Nowaczka. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, protokół odzwierciedla przebieg sesji. Nikt nie wniósł Państwa Radnych żadnej uwagi, także bardzo proszę o zaakceptowanie protokołu.
Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem propozycji Pana Radnego? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów jest za. Kto jest przeciw, jednego zdania? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do następnego punktu, aby usłyszeć decyzję Pani Radnej Jadwigi Piątek, która była sekretarzem 17 lipca na sesji numer 8 2015. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zapoznałam się z treścią protokołu sesji Rady Miejskiej z dniu 17 lipca i stwierdzam, że odzwierciedla on w pełni przebieg sesji, dlatego proszę o zatwierdzenie tego protokołu. Dziękuję Pani bardzo. Kto jest za przyjęciem? Proszę bardzo, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 19 jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Także nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, który brzmi: informacja Pana Prezydenta Miasta z prac między sesjami. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, pierwsze sprawozdanie dotyczy sprzedaży, nabycia i dzierżawy nieruchomości przez gminę Starachowice w okresie od dnia 26 czerwca do 25 sierpnia 2015 roku. Wykup nieruchomości. Pierwsze, to jest aktem notarialnym z dnia 29 lipca. Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną położoną przy Alei Armii Krajowej 34, oznaczoną numerem działek 1222/2 o powierzchni 994 m2, przeznaczoną pod zieleń miejską za cenę 135 tysięcy zł. To jest działka, jeśli ktoś nie wie, znajdująca się najbliżej fontanny przy Alei Armii Krajowej. Punkt drugi, to jest aktem notarialnym z dnia 4 sierpnia. Gmina nabyła nieruchomość gruntową położoną w rejonie ulicy Nowowiejskiej, oznaczoną numerami działek 603/2, 603/5 o łącznej powierzchni 80 m2, przeznaczoną pod dwa ciągi pieszojezdne za 4790 zł. Łączna kwota wykupu nieruchomości to jest 139 790 zł. I przedstawię Państwu sprawozdanie, informacje z prac w okresie od 18 lipca do 27 sierpnia 2015 roku. W wymienionym okresie czasu odbyłem 5 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, wydałem 63 zarządzenia Prezydenta Miasta, przyjąłem ponad 20 interesantów. 20 lipca gościłem w urzędzie Panią Bożenę Olszewską z Armii Zbawienia. Organizacja zakupiła budynek w Starachowicach Zachodnich, gdzie przeniesiona i uruchomiona zostanie świetlica środowiskowa i punkt wydawania żywności dla potrzebujących. 21 lipca spotkałem się z panią Aleksandrą Kruk, dyrektor zarządzającą Centrum Handlowym Galardia, oraz panią Teresą Prokop, radcą prawnym w zakładzie, Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, w sprawie zagospodarowania terenu wokół Centrum Handlowego, ronda znajdującego się przy galerii oraz umieszczenia reklamy galerii na miejskich przystankach. Tego samego dnia gościłem w urzędzie zastępcę prezydenta Skarżyska Kamiennej, pana Andrzeja Brzezińskiego. Spotkałem się również z panią Marzeną Bernat, wójt gminy Brody. 22 lipca spotkałem się z panem Marcinem Pocheciem, prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej. Tematem rozmów były sprawy bieżące spółki. 23 lipca gościłem w urzędzie przedstawicieli firmy Celsium. Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w klubie seniora w Kielcach. Gmina Starachowica otrzymała certyfikat Starachowice Gmina Przyjazna Seniorom i najwyższe w województwie dofinansowanie w wysokości 262 tysiące zł na realizację wieloletniego rządowego programu Senior Wigor na lata 2015-2020. Uczestniczyłem w koncercie Rodziny Steczkowskich, jaki odbył się w Starachowickim Centrum Kultury. Koncert był podsumowaniem mistrzowskich warsztatów Fundacji Pani Agaty Steczkowskiej, które odbywały się w naszym mieście. Z informacji, które już mam dziś, w przyszłym roku również muzyczne, właściwie artystyczne warsztaty mistrzowskie odbędą się w Starachowicach i cieszę się, że nasze miasto zostało pod tym względem wyróżnione. 24 lipca podczas konferencji prasowej zwołanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 podpisałem umowę z przedsiębiorcą, który na tym terenie wykona boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, w koszykówkę, siatkówkę, kort tenisowy oraz dwie bieżnie. Wykonawcą prac jest firma Eurocord, która do 15 października wykona wszystkie prace. Koszt inwestycji to ponad 633 tysiące zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
Tego samego dnia spotkałem się z przedstawicielami Starachowickiej Rady Seniorów, którym przekazałem informacje na temat programu Senior Vigor i dofinansowania, które otrzymała gmina Starachowice, jak również warunków, w jakich będą mogli uczestniczyć w tym programie. 24 lipca podczas spotkania z przedstawicielami Getin Banku podpisaliśmy umowę dotyczącą poręczenia przez gminę Starachowice kredytu udzielonego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Spotkałem się z panią Lilianą Jabłko, prezesem Stowarzyszenia Słoneczna Integracja. Tego samego dnia gościłem w urzędzie pana Józefa Bryka, dyrektora Inspektoratu Transportu Drogowego w regionie. Uczestniczyłem w wernisażu wystawy zorganizowanej na terenie Muzeum Przyrody i Techniki oraz w kolejnym seansie kina plenerowego. Jak państwo zauważyliście, kino plenerowe w naszym mieście w tym roku odbyło się po raz pierwszy. Cieszyło się ogromną popularnością. Przyjeżdżali na nie nie tylko starachowiczanie, ale również goście z zewnątrz. W przyszłym roku będziemy tę inicjatywę kontynuowali w Starachowickiej Strefie Rodziny, czyli na Placu Pod Skałkami. 10 sierpnia spotkałem się z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panem Krzysztofem Drożdżem. Tego samego dnia gościłem w urzędzie panią Tatianę Pluta z klubu bokserskiego SKS Star 1926 Starachowice, która podczas rozgrywanego w Grudziądzu 22 finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kadetek w 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyli prezes klubu pan Maciej Piwnik oraz trener Paweł Pożoga. 11 sierpnia wspólnie z zastępcą prezydenta panem Jerzym Miśkiewiczem uczestniczyliśmy w spotkaniu z dyrektorami starachowickich przedszkoli. Tematem rozmów były możliwości pozyskania z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez placówki przedszkolne. Podczas konferencji prasowej przedstawiłem nowego prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Rada Nadzorcza MZK prowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Do ogłoszonego konkursu przystąpiło 11 kandydatów z całego kraju. Pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne zakończył pan Ryszard Staszowski, który z dniem 11 sierpnia rozpoczął pracę w Starachowickiej Spółce Komunikacyjnej. Tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w sprawie zamiany nieruchomości przy ulicy Mrozowskiego na gminną nieruchomość znajdującą się przy ulicy Żeromskiego. 12 sierpnia uczestniczyłem w uroczystym oddaniu do użytku dla najmłodszych starachowiczan rodzinnego miejsca zabaw w placu Nivea. Z tej okazji na placu przy Alei Armii Krajowej odbył się festyn, który zorganizowaliśmy dla najmłodszych. Tego samego dnia o godzinie 18:30 odbyło się oficjalne przekazanie do użytku Street Workout Parku, który również znajduje się na placu Pod Skałkami. Projekt ten powstał w ramach programu Starachowice Bezpieczne w Praktyce, etap drugi realizowanego przez gminę Starachowice, na który uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków rządowego programu Razem Bezpieczniej. 13 sierpnia spotkałem się z dyrektorem gimnazjum nr 3 panem Mirosławem Gęborkiem. Tego samego dnia gościłem w urzędzie pana Grzegorza Gajewskiego, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie. Również 13 sierpnia wspólnie z zastępcą prezydenta panią Ewą Skibą oraz przedstawicielami starostwa powiatowego oglądaliśmy nieruchomości dawnego szpitala powiatowego, jak również budynku dawnego starostwa znajdującego się przy ulicy Mrozowskiego. Tego samego dnia uczestniczyłem w konferencji prasowej zorganizowanej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. W Starachowicach działa pierwsza w regionie, jedna z pierwszych w kraju, paczkowarka do wody, którą dostarczamy mieszkańcom podczas awarii. 15 sierpnia uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego. 17 sierpnia spotkałem się z zarządem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach na czele z panią Ingą Kołodziejczyk, nową prezes UTW. W tym samym dniu prowadziłem rozmowy z panem Andrzejem Tuzem, prezesem Stowarzyszenia Postęp dla nas, Niemy dla Postępu. Wspólnie z prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej panem Marcinem Pocheciem oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Danutą Krępą i właścicielami firmy Fresh Vision Studio panem Bartoszem Jakubcem rozmawialiśmy o wykonaniu na wybranych obiektach ściennych murali w ramach kampanii społecznej poświęconej osobom wykluczonym. Jeden z takich murali powstał na budynku miejskiej noclegowni. Tego samego dnia gościłem w urzędzie panią Urszulę Skorupską z firmy BPO Center Poland, która organizuje w naszym mieście giełdę pracy. Giełda odbędzie się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach 3 września, to jest czwartek o godzinie 11. Jeśli uda zrekrutować się odpowiednią ilość pracowników, jest szansa na powstanie w naszym mieście centrum telefonicznego, dzięki któremu pracę mogłoby znaleźć kilkudziesiąt osób. Gościłem w tym dniu również w urzędzie pana Andrzeja Mochonia, prezesa Targów Kielce. 18 sierpnia tego dnia gościłem panią Marzenę Maczewską, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 19 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego odwiedziłem panią Zofię Ziędzińską, jedyną żyjącą starachowiczankę i czynną uczestniczkę Powstania Warszawskiego.
W imieniu władz miasta złożyłem pani Zofii wyrazy szacunku oraz przekazałem okolicznościowy list wraz z bukietem kwiatów. 20 sierpnia spotkałem się z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tematem spotkania były sprawy bieżące. Wspólnie z panem Szymonem Jaroszem, kierownikiem referatu architektury, planowania przestrzennego, geodezji i zarządzania nieruchomościami, uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Spotkanie dotyczyło opracowania studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskania decyzji środowiskowej i opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 odcinek Tychów-Stare Starachowice wraz z budową obwodnicy miasta Starachowice. Tego samego dnia spotkałem się z dyrektorem zakładów Animex w sprawie budowy parkingu i zatoczki autobusowej, jak również nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z zakładu. 21 sierpnia podczas konferencji prasowej przedstawiłem wyłonioną w drodze konkursu kandydatkę na stanowisko dyrektora przedszkola miejskiego nr 14, panią Jolantę Marzec. Konkurs został zorganizowany ze względu na fakt przejścia na emeryturę dotychczasowej pani dyrektor Marianny Wrony. Tego dnia spotkałem się z przedstawicielami firmy Celsium. Również 21 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. 23 sierpnia uczestniczyłem w pikniku rodzinnym zorganizowanym na osiedlu Łazy. 24 sierpnia gościłem w urzędzie pana Andrzeja Kominka, radnego Rady Powiatu. Tego samego dnia spotkałem się z panem Sylwestrem Brudzkim, radnym Rady Miasta i Gminy Wąchock. W sprawie nazewnictwa ulic na terenie specjalnej strefy ekonomicznej rozmawiałem z przedstawicielami firm znajdujących się na terenie strefy. 25 sierpnia odwiedziłem kolejną firmę w Starachowicach PKC Group Poland. Firma ta należy do fińskiego koncernu PKC Group, będącego dostawcą wiązek elektrycznych dla rynku motoryzacyjnego, zatrudniającą w naszym mieście ponad 1400 pracowników. Spotkałem się również z mieszkańcami ulicy Polnej w sprawie realizacji inwestycji na tym terenie. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 26 sierpnia natomiast spotkałem się ze świętokrzyską kurator oświaty panią Małgorzatą Muzą, która w tym dniu odwiedziła Starachowice. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach odbyła się tam narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz organów prowadzących, inaugurująca rok szkolny 2015-2016. Panią kurator obwieźliśmy po szkołach i przedszkolach, które w chwili obecnej przechodzą termomodernizację w naszej gminie. Efekty się podobały. Tego samego dnia prowadziłem rozmowy z panią Jolantą Zygadlewicz, przedstawicielką Polskich Kolei Państwowych w sprawie terenów przy dworcach Starachowice Zachodnie i Starachowice Wschodnie, które jak Państwo wiecie chcemy przeznaczyć do rewitalizacji. Wcześniej chcemy te tereny wziąć w użyczenie od Kolei Państwowych. 26 sierpnia gościliśmy w urzędzie panią prodziekan Wydziału Humanistycznego UJK i pana Jerzego Pyrka, pełnomocnika marszałka województwa do spraw seniorów oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej. 27 sierpnia spotkałem się z panem Wojciechem Łukaszkiem, przedstawicielem spółki Bioelektrowni Świętokrzyskiej, która będzie budować w naszym mieście biogazownię. Wspólnie z wicemarszałkiem panem Kazimierzem Kotowskim wizytowałem termomodernizowane placówki oświatowe, jak również miejsca, o które będziemy wnioskować do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie w najbliższych latach. To by było na tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytania do pana prezydenta. Pan Krzysztof Różycki. Panie prezydencie, powiedział pan, że spotkał się pan z przedstawicielami PKP. Proszę powiedzieć, czy była rozmowa na temat dworca w Starachowicach Wschodnich, konkretnie o obiekt, który jest w tej chwili elementem szpecącym, a znajduje się w bardzo takim atrakcyjnym miejscu. Dzięki tym rozmowom udało nam się ustalić, że w tym roku zostanie oczyszczona elewacja, która jest mocno zdewastowana. My ze swojej strony jako gmina Starachowice wykonaliśmy poprawę nawierzchni na dworcu i wschodnim i zachodnim, bo jak Państwo wiecie i jeden i drugi teren nie w całości, a przynajmniej w przypadku dworca zachodniego, który po części jest gminy Starachowice, ale w zdecydowanej większości należy do Kolei Państwowych. Wykonaliśmy poprawę nawierzchni, zmodernizowaliśmy przystanki, siedziska, jak Państwo doskonale wiecie, wyglądały tak jak wyglądały, czyli właściwie w ogóle nie było. Najprawdopodobniej te przystanki w ogóle nie były remontowane od czasu powstania. Poprosiłem miejskie służby, żeby to się zmieniło. One zostały pomalowane i na jednym i na drugim dworcu. Nawierzchnia również została poprawiona. Teren na dworcu wschodnim będziemy chcieli wziąć użyczenie, a docelowo przejąć na rzecz gminy Starachowice po to, żeby poddać go kompleksowej rewitalizacji.
stworzyć tam nowe miejsca parkingowe, ograniczyć ilość miejsc, które są, czyli zatoczek na autobusy, bo tak wielu jak wcześniej nie ma potrzeby utrzymywania. I jeszcze może, jeśli chodzi o dworce, to przy okazji Państwu powiem, że porozumiałem się z prezesem PKS-u Starachowice, który również dołoży się finansowo do tej modernizacji przystanków. Również porozumiałem się z busiarzami, którzy również dołożą się do tego przedsięwzięcia, które zostało zrealizowane. Co więcej, dogadałem się również z prezesem PKS-u, który pozwoli bezpłatnie przejeżdżać busom, które będą korzystały z jednej z naszych zatoczek na dworcu zachodnim. Co za tym idzie, zlikwidujemy to miejsce do wsiadania, wysiadania pasażerów znajdujących się przy wjeździe do miasta, które znajduje się przy NOMI. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce w tej sprawie? Pan Walędzik. Panie Prezydencie, nastąpił wybór, jak wiemy, prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Odbył Pan z nim spotkanie, po czym w prasie ukazała się krótka rozmowa, nie napawiająca optymizmem, wręcz przeciwnie, ze stwierdzeniem, że pana prezesa, że jest gorzej niż myślał. I chciałem się zapytać po tym spotkaniu, no jak wygląda perspektywa, jeśli chodzi o dalszą działalność MZK. Tam pan prezes wspomina, że sytuacja jest gorsza niż wynikało z dokumentów przedstawionych w postępowaniu konkursowym. Ogólnie, że jest źle, więc jak to po tym spotkaniu, wczoraj, po tej rozmowie wygląda? Wczoraj odbyła się Rada Nadzorcza, na której pan prezes złożył sprawozdanie z tej działalności krótkiej, bo właściwie po dwóch tygodniach już odbyła się Rada Nadzorcza. Ja niestety nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, dlatego że gościliśmy jeszcze wtedy wicemarszałka województwa w Starachowicach. Jutro powinienem albo dziś dostać informacje dotyczące tego, co zostało przekazane na Radzie Nadzorczej. I no, tutaj nikt nie ukrywał, że ta sytuacja jest bardzo trudna i będzie wymagała ruchów ze strony prezesa MZK dotyczących i zmiany organizacji funkcjonowania autobusów, czyli kursów, szczególnie tych nierentownych, jak również samej struktury organizacyjnej. Część osób najprawdopodobniej znajdzie pracę w spółdzielni socjalnej, która będzie musiała powstać. Część osób będzie musiała być przekwalifikowana, czyli z pracy w biurze będą musieli przejść ci, którzy mają uprawnienia na kierowców, po to, żeby nie zatrudniać kolejnych osób, i ta struktura będzie ograniczana. Staramy się robić to tak, żeby było jak najmniejszym kosztem pracowników, którzy pracują w zakładzie, no ale takie ruchy są nieuniknione. Czy, bo zwróćmy może uwagę na to, że no jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o kredycie dla MZK, wtedy no w zasadzie poprzedni zarząd, osoby nadzorujące spółkę twierdziły, że to jest rozwiązanie bardzo dobre, które rozwiąże wszystkie problemy MZK dotychczasowe, i po tym kredycie wszystkie zadłużenia, zobowiązania zostaną spłacone i spółka będzie dobrze funkcjonowała dalej, jakoś to wszystko będzie poukładane. Ale ja rozumiem, że to jednak chyba tak nie wygląda, tak? Że no wiadomo, kredyt pewne rzeczy rozwiązał, no jakby wydłużając taki okres, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, luzu bezpieczeństwa, natomiast no to jakby nie rozwiązuje chyba wszystkiego, z tego tak wynika. Za słowa prezesa byłego już nie chcę odpowiadać, dlatego że jak wiemy, nie ma już go w Starachowicach i nie pracuje w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Ja nie ukrywałem i mówiłem o tym na sesji, na co pójdą pieniądze, które są z kredytu, którego udzieli Getin Bank, a pieniądze te pójdą na spłatę krótkoterminowych zobowiązań i na pewno nie rozwiążą wszystkich problemów, z którymi boryka się MZK. Teraz największym zadaniem, które stoi przed Miejskim Zakładem Komunikacji, to jest doprowadzenie do tego, żeby takiego zadłużenia z powrotem nie było, bo to, że zostanie ono spłacone, no to jest jasne, tylko chodzi o to, żeby dalej ono nie narastało, czyli zatrzymać wzrost zadłużenia, które było w Miejskim Zakładzie Komunikacji, i to był cel tego kredytu. Również to, żeby spółka nie musiała ogłaszać upadłości, bo spółka jest w takiej sytuacji, że w chwili obecnej powinna ogłosić upadłość, właściwie już miesiąc temu, więc albo silimy się na upadłość, albo próbujemy doprowadzić do tego, że spółka ogranicza koszty i przekształca się w podmiot wewnętrzny, który świadczy usługi transportowe dla gminy Starachowice w najbliższych latach. Będziemy do tego dążyli.
może nie rzucajmy tak słów na wiatr, bo ogłoszenie upadłości to jest raczej obligatoryjne w pewnym punkcie, więc ja rozumiem, że to jest bardzo trudna sytuacja, może tak to nazwijmy. To jest bardzo trudna sytuacja, która może doprowadzić w każdej chwili do upadłości, jeśli tego nie zatrzymamy. No właśnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze w tej sprawie? Pan Sylwester Kwiecień. Może nie w tej sprawie, ale Szanowni Państwo, trochę taka dziwna sytuacja. Ja akurat uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Finansów, gdzie poprzedni prezes mówił i mówił dokładnie tak, jak mówi Pan Prezydent. Także wychodzi, jakbyśmy czasami brali udział trochę w innych spotkaniach. Słyszeli co innego, ale to już historia. Ja chciałem spytać, idzie nowe, jest nowy prezes, o skład osobowy komisji, która wybierała nowego prezesa. Było dużo kandydatów, wiem, że to była żmudna praca. Bardzo bym prosił, żeby Pan Prezydent był uprzejmy podać skład osobowy. W skład komisji wchodzili wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, czyli Pani Prezes Elżbieta Szyniaska, Pan Władysław Gościński, przedstawiciel załogi, który jest w Radzie Nadzorczej, Pan, to chyba są, tak, to są te trzy osoby, zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Pani Ewa Skiba i przedstawiciel radnych Rady Miejskiej, to jest Pan Tomasz Andrzejewski. W takim razie mam pytanie, w jakim trybie był wybrany przedstawiciel radnych Rady Miejskiej? Bo rozumiem, że ktoś, kto reprezentuje Radę w każdych gremiach, no jest to poddawane osądowi Rady. Nie ma problemu, wybieramy te osoby, a tu dziwne, bo to jest przewodniczący jednego klubu. Nie wiem, czy to w ten sposób możemy rozumieć, że teraz od początku do końca odpowiedzialność ten klub przejmuje za to wszystko. Wybrał szefa, więc będzie ponosił w jakiejś sensie odpowiedzialność. Czy taka puenta tego? Nie, to są względy organizacyjne, dlatego że zaproponowałem bycie w członkiem Rady, członkiem wybierającej komisji panu przewodniczącemu. Pan przewodniczący, ponieważ nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu, zaproponował swoim zastępstwie pana Tomasza Andrzejewskiego i tylko i wyłącznie dlatego, że w międzyczasie nie odbywała się sesja, nie mieliście państwo możliwości wybrać swojego przedstawiciela, ale myślę, że w przyszłości, jeśli będziemy prosili o to pana przewodniczącego, ja będzie sesja w międzyczasie, to że taki wybór będzie dokonywany podczas sesji. W tym razie, w takim razie prosiłbym o skorygowanie, że pan Tomasz nie był przedstawicielem Rady Miejskiej, tylko przedstawicielem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy będzie to odzwierciedlać prawdę, bo mówiąc publicznie, że był to przedstawiciel Rady Miejskiej, jest to w tym momencie przekłamanie. Dziękuję. Pan Tomasz był jako radny Rady Miejskiej wskazany przez pana przewodniczącego w swoim zastępstwie, czyli jako zastępca, bo jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Kto z Państwa chce? Pan Piotr Nowaczek. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja mam tu pytanie do Pana Prezydenta, bo cieszę się, że Pan informuje, z kim Pan kawę pije, bo tych spotkań faktycznie było dużo. Ja kawę w ogóle nie piję. Ale może goście piją, Panie Prezydencie. No może, no ja rozumiem, że może jeszcze się Pan nie nauczył. Panie Prezydencie, chciałem się zapytać o tych Pana gości, bo powiedział Pan, że się spotkał z tym, z tamtym. Z panią Marczewską chciałem się zapytać, nie powiedział pan tematu rozmowy, jeżeli pan mógłby przybliżyć, o czym pan rozmawiał z panią prodziekan. Chciałbym się również dowiedzieć, o czym pan rozmawiał z wiceprezydentem Skarżyska Kamiennej, z panem prezes STBS-u Opatowa chyba tam pan mówił, szybko pan mówił, także nie zdążyłem zanotować nazwiska, z panem Adamem Jarubasem, i też nie zdążyłem zanotować nazwiska pan radny Rady Powiatu i radny Rady Miasta Wąchocka. Czego dotyczyły te spotkania? Jeśli chodzi o pana radnego Andrzeja Kominka, był on gościem... A kto to jest? Pan Andrzej Kominek jest radnym Rady Powiatu, jeśli pan nie zna. Nie znam. To może ja odpowiem, a pan będzie komentował. Nie, to jakby pan mógł kompletnie, wie pan, bo ja no właśnie dlatego tak nie zrobić, rozumiem, jakby mógł ale pan to jak pan przerywać. Wymienia imię i nazwisko, to niech pan mówi funkcję, tak, dobrze? Bo pan ja może nie przerywać, to odpowiem na pytanie. Szanowni Państwo, szanujmy się, jeżeli już było zadanie pytanie, pozwólmy odpowiedzieć i potem ewentualna riposta, dobrze? Ale to pan prezydent też komentował mnie, panie przewodniczący. Pan Andrzej Kominek jest radnym Rady Powiatu, jednocześnie jest prezesem stowarzyszenia zrzeszającego rodziców dzieci autystycznych i rozmowa dotyczyła placówki, która miałaby powstać w naszej gminie, która objęłaby opieką dzieci autystyczne, które w takiej placówki w Starachowicach nie mają i są w większości pozbawione opieki. Nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe, które cierpią na autyzm i które nie mają możliwości znalezienia się w żadnej placówce. Z panem radnym Sylwestrem Rudzkim rozmowa dotyczyła połączenia pomiędzy Starachowicami a gminą Wąchock. Głównie chodziło o ścieżkę rowerową wzdłuż torów kolejowych, tak by połączyć Zalew Pasternik z gminą Wąchock.
Kolejna rozmowa to rozmowa z panem Adamem Jarubasem. Rozmowa dotyczyła remontów na drogach wojewódzkich. Najprawdopodobniej w przyszłym roku uda nam się wyremontować część ulicy Radomskiej, czyli od wjazdu do miasta do Urzędu Miejskiego. To jest taki newralgiczny fragment wjazdu do miasta, który ma sfatygowaną nawierzchnię i dzięki temu najprawdopodobniej to zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Również ubiegałem się u pana marszałka o to, żeby część chodników znajdujących się w naszym mieście, a znajdujących się przy drogach wojewódzkich, czyli przy ulicy Radomskiej i ulicy Armii Krajowej, została również wykonana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w przyszłym roku. Umówiliśmy się na to, że wyślę dokładne informacje dotyczące poszczególnych fragmentów, plan maksimum i plan minimum, dlatego że któryś z tych wariantów pośredni będziemy musieli wybrać, czyli maksymalnie to, co będzie możliwe finansowo do zrealizowania na terenie naszej gminy, a będzie mogło odbyć się w roku przyszłym. W tym roku udało się nam dzięki tym staraniom wcześniejszym pomalować pasy, nową organizację ruchu wprowadzić na ulicy Radomskiej. Zorganizowaliśmy spotkanie, w którym uczestniczył również pan starosta, pan szef powiatowego zarządu dróg. Powiatowy zarząd dróg przygotował odpowiednią koncepcję, Świętokrzyski zarząd to zaakceptował i dzięki temu myślę, że również pan może korzystać płynniej z jazdy po ulicy Radomskiej. To jest rozwiązanie przejściowe, dlatego że problem komunikacyjny centrum miasta powinna nam rozwiązać północno-zachodnia obwodnica Starachowic. Do państwa dyspozycji już dziś może być tak naprawdę trzy koncepcje budowy obwodnicy. Podczas swojego sprawozdania mówiłem również o tym spotkaniu, które odbyłem w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Wtedy oglądaliśmy trzy koncepcje. Tam nie było uwzględnionych próśb, które skierowaliśmy do projektanta, które odbyły się po spotkaniu, które zorganizowałem też w Urzędzie Miejskim. Po tym spotkaniu w ciągu kilku dni to zostało naprawione. Koncepcja jest do państwa dyspozycji. Jeden z wariantów, wariant zielony, odpowiada najbardziej naszym oczekiwaniom. Wtedy pozwoli nam lepiej skomunikować tereny znajdujące się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice i wyprowadzić ruch samochodów ciężkich z ulicy Radomskiej. To tak w skrócie największym tematy związane z tym spotkaniem. Pani prodziekan Marzena Marczewska rozmawiała ze mną i z zastępcą do spraw społecznych na temat umowy pomiędzy Wydziałem Humanistycznym a Gminą Starachowice, głównie w zakresie języków obcych, dlatego że w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i w wydziale, którego jest prodziekanem, znajduje się również Centrum Języków Obcych i to mogłoby być pomocne we współpracy naszych szkół, a właściwie szkół, które podlegają pod powiat, ale znajdujących się na terenie gminy Starachowice, z obiektów, które są w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. A drugie spotkanie z panią profesor Marzeną Marczewską było z udziałem pana Jerzego Pyrka, to jest pełnomocnika marszałka województwa do spraw seniorów i spotkanie dotyczyło między innymi karty seniora, jak również wojewódzkiej karty seniora, którą zamierzają wprowadzić, jak również działań, które podejmuje gmina Starachowice na rzecz seniorów i tego, żeby Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprezentował swoje osiągnięcia podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się w Kielcach, więc będziemy mogli się, a właściwie Starachowice seniorzy będą mogli się swoimi działaniami pochwalić na wyższym szczeblu. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie z kolei rozmawiał ze mną na temat gospodarki komunalnej, dlatego że tam w jednym przedsiębiorstwie zlokalizowanych jest kilka działalności, które u nas są porozdzielane po wszystkich spółkach, czyli Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągi, prowadzenie targowiska miejskiego. Tam zlokalizowane jest to wszystko w jednym miejscu, u nas w innych miejscach. Wymieniliśmy się poglądami na ten temat. Dziękuję. Kto z państwa? Z wiceprezydentem Skarżyska Kamiennej, panem Andrzejem Brzezińskim, rozmawiałem m.in. na temat współpracy pomiędzy jedną a drugą gminą, również imprez, które będą się odbywały w najbliższym czasie w Starachowicach i karty dużej rodziny, z której jedna i druga gmina mogłaby korzystać, czyli nasi mieszkańcy w gminie Skarżysko-Kamienna, starachowiczanie tam, a skarżyszczanie w Starachowicach. Na razie jeszcze nie doszliśmy do żadnego finalnego porozumienia w tej sprawie. Pan Mirosław Adamus, proszę. Panie Prezydencie, wspomniał Pan, że odwiedziła nas Pani Kurator, że coś tam Pan wspomniał, że podobała jej się ta termodernizacja, która była wykonana, no ale nie tak dawno bardzo przyczyła na naszą gminę, groziła kontrolami. Słyszałem jedną z wypowiedzi, w której nasze miasto broniła tej Pani sekretarz. Także no, chciałbym wiedzieć, co jeszcze powiedziała po tym spotkaniu, czy na tym spotkaniu, czy w czasie tej wyjazdowej sesji.
Pani kurator, dziękuję. Wymieniliśmy się informacjami, dlatego że doszło wtedy tak naprawdę do nieporozumienia, dlatego że dzieci w szkołach, które przechodzą termomodernizację, odrobiły lekcje już we wrześniu ubiegłego roku, czyli jeszcze przed wyborami samorządowymi, i przejmując władzę, myślałem, że gmina Starachowice przekazała informację pani kurator o tym, że w taki sposób został zorganizowany rok szkolny w Starachowicach, by nie kolidowało to z pracami termomodernizacyjnymi zaplanowanymi w miejskich jednostkach. Pani kurator miała pretensje o to, że gmina nie przekazała informacji wcześniej do niej, tylko ona dowiedziała się poprzez media. I tak naprawdę tylko i wyłącznie o to miała żal. Ja wziąłem to na siebie, to co zostało zrobione jeszcze za poprzedniej kadencji. Przeprosiłem i powiedziałem, że ta sytuacja się więcej nie powtórzy i na przyszłość będziemy zdecydowanie wcześniej informowali o tym, jak będą organizowane lekcje, a najprawdopodobniej w przyszłości będziemy organizowali dokładnie w taki sposób, jak było zorganizowane to w tym roku, dlatego że nie widzę fizycznej możliwości, żeby przenieść wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 13, gimnazjum znajdującego się na osiedlu Południe i przedszkola miejskiego, które tam się znajduje w tym kompleksie, na przykład do Szkoły Podstawowej nr 6 czy innej jednostki na ten okres jednego miesiąca, kiedy będą prowadzone prace termomodernizacyjne. I pani kurator to zrozumiała, powiedziała, że w innych miejscowościach również tak jest praktykowane, tylko po prostu zabrakło tej informacji pomiędzy gminą a kuratorium. Dziękuję. Kto z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Pan radny Mariusz Zaborski. Panie prezydencie, powiedział pan, że uczestniczy pan w spotkaniu na temat nieruchomości przy ulicy Mrozowskiego i Żeromskiego. Proszę powiedzieć, jak zakończyły się rozmowy i jaki jest status? Pan starosta przekazał informację, że w najbliższym czasie podejmą, zarząd powiatu podejmie ostateczną decyzję dotyczącą naszej propozycji, a propozycja jest niezmienna. Gmina Starachowice oferuje starostwu powiatowemu budynek znajdujący się przy ulicy Żeromskiego, w którym znajduje się powiatowa jednostka, czyli gminny ośrodek, powiatowy ośrodek gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej. Wtedy powiat będzie mógł aplikować o środki na termomodernizację tego budynku, jeśli będzie już we władaniu i będzie to własność powiatu starachowickiego. Z kolei gmina Starachowice w momencie przejęcia nieruchomości znajdującej się przy ulicy Mrozowskiego będzie mogła zlecić projekt adaptacji tego budynku, ewentualnie nadbudowanie jednego piętra i wykonania tam mieszkań komunalnych bądź socjalnych. Wtedy będziemy mogli aplikować o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwszy nabór jest we wrześniu tego roku, drugi nabór będzie w marcu przyszłego roku. Realny termin to jest marzec przyszłego roku, więc jeśli państwo radni również mogą wpływać na członków zarządu powiatu, zachęcam do tego, żeby podjęli decyzję o tym, żeby bez zachowania ekwiwalentności gmina i powiat zamieniły się tymi nieruchomościami, bo ułatwi to również przygotowanie nowych terenów pod inwestycje na osiedlu Bugaj, bo w tym kierunku zmierzamy. Są przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani tamtymi terenami, będą środki również związane z możliwością pozyskania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, ale oczywiście nie może tam być budynków socjalnych, jeśli chcemy o te środki aplikować. Również wczoraj po tym terenie obwodziłem marszałka Kazimierza Kotowskiego i pokazywałem tereny, które w tej chwili są we władaniu specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Pokazywałem samą ulicę Bugaj, która również powinna być wykonana w ramach takiego zadania, jak również tereny, które powinniśmy uzbroić. Spotkania, o których mówiłem również w swoim sprawozdaniu, o których nie rozwijałem, dotyczące firmy Celsium, również dotyczyły terenów inwestycyjnych na osiedlu Bugaj, które po części są we władaniu firmy Celsium. Część z nich gmina obligatoryjnie powinna wykupić od firmy Celsium w związku z tym, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te tereny zostały zapisane pod drogę. Co prawda nie ma informacji, czy to będzie droga gminna, powiatowa czy wojewódzka, ale firma domaga się zapłacenia za nieruchomość, która z mocy prawa powinna przejść na jednostkę samorządu terytorialnego. Chciałbym, żeby połączyć te dwie sprawy i uzyskać te tereny również pod inwestycje, żeby zrobić taki kompleks kilku hektarów, który można by zaproponować przedsiębiorcom zainteresowanym inwestowaniem w naszym mieście. Dziękuję. Kto jeszcze ma pytanie do pana prezydenta? Nie widzę. To dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7 naszych obrad i sprawozdania z prac Komisji Stałych. Komisja Finansów i Budżetu i proszę o prezentację Panią Joannę Główkę. Szanowni koleżanki i koledzy radni, składam sprawozdanie Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Starachowicach za pierwsze półrocze 2015 roku. Komisja w okresie pierwszego półrocza 2015 roku liczyła 8 członków. Pracowała obradując na 8 posiedzeniach, realizując przyjęty plan pracy. Średnia obecność na posiedzeniach komisji wyniosła 90,62. W okresie sprawozdawczym komisja omawiała następujące tematy. Informacja na temat autopoprawek prezydenta miasta do projektu uchwały budżetowej. Informacja o projektach złożonych do RPO. Pozyskiwanie środków unijnych, stan obecny i prognozy. Omówienie sytuacji MZK. Omówienie sytuacji i działań socjalnych wspierających osoby niepełnosprawne, starsze i bezdomne. Tu mówiliśmy o Starachowickie Stowarzyszenie Niepełnosprawni plus Starachowice, Zdrowa Szkoła, Stowarzyszenie Nauczycieli, Stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przystań, Starachowicki Klub Amazonek. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych, inwestycje w tym zakresie, gotowość i współpraca służb. Planowanie sprzedaży majątku gminy w 2015 roku. Informacja o sytuacji na rynku pracy, rozwój przedsiębiorczości i działania wspierające, a więc Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego, Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw, Regionalna Izba Obrachunkowa. Informacja specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Analiza umorzeń czynszów mieszkalnych za 2014 rok. Propozycja ustalenia norm czasowych i kwotowych dla spłat rozłożonych rat umorzeń. Spółki gminne. Omówienie wyników finansowych i analiza sprawozdań finansowych. Spółki Starachowice, Zakład Energetyki Cieplnej, spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny, spółka z o.o. Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Wspólny Dom, spółka z o.o. Przedstawiciel gminy Starachowice w Radzie Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, Janik. Podsumowanie akcji Zima za rok 2014, przygotowanie do sezonu letniego. Sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Starachowice w 2014 roku. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Ocena wykonania budżetu za rok 2014. Omówienie części dochodowej budżetu Starachowice za rok 2014. Omówienie relacji dochodów planowanych do wykonanych. Omówienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i ich udział w wykonaniu zadań przez gminę. Analiza wykonania budżetu. Wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2015 roku. Stałym punktem w pracy komisji jest omawianie projektów uchwał
W pierwszym półroczu 2015 roku było ich 94. Członkowie komisji opiniowali również propozycje dotyczące umarzania oraz rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat czynszu. W pierwszym półroczu 2015 roku komisja wydała 13 pozytywnych opinii. Szanowni Państwo, Komisja Finansów i Budżetu może pochwalić się wspaniałą frekwencją na komisjach, a więc frekwencja członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Starachowicach na posiedzeniach za pierwsze półrocze wynosiła: pan Robert Sobula 87,5%, Joanna Główka 100%, pan Sylwester Kwiecień 87,5%, pan Włodzimierz Orkisz 100%, pan Bronisław Paluch 87,5%, pan Krzysztof Różycki 87,5%, pan Marcin Sowula 87,5%, pan Walędzik Michał 87,5%. Szanowni Państwo, plan pracy Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Starachowicach na drugie półrocze 2015 roku. Tematami wiodącymi w miesiącu lipcu był temat przyjęcie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2015, sprawozdanie z pracy Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Starachowicach za pierwsze półrocze 2015 roku. W miesiącu sierpniu tematem wiodącym było sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach za 2014 rok. We wrześniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015. Następnym tematem wiodącym była informacja o sposobie powierzania świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie gminy Starachowice. W październiku bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, stan infrastruktury, przygotowanie do akcji zima 2015 i 16. W listopadzie ocena funkcjonowania oświaty, informacja o wykorzystaniu funduszy unijnych, projekt budżetu miasta Starachowice na 2016. W miesiącu grudniu projekt budżetu miasta Starachowice na 2016 oraz przyjęcie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2016 roku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w naszym projekcie jest, w naszym porządku obrad powinna być teraz komisja gospodarcza, ale ze względu takich, że komisja nie wybrała do tej pory wiceprzewodniczącego, to sprawozdanie prawdopodobnie odbędzie się w innym terminie. A tak proszę do prezentacji dorobku i sprawozdanie z komisji panią Martę Ziębę, prezentującą edukację, kulturę i zdrowie. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Starachowicach za okres pierwszego półrocza 2015 roku. Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Starachowicach w okresie pierwszego półrocza 2015 roku działała w oparciu o zatwierdzony plan pracy, obradując na 8 posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym komisja omawiała niżej wymienione tematy. Stanowisko Prezydenta Miasta do opinii i wniosków dotyczących uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 rok Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Starachowicach. Informacja na temat autopoprawek Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. Informacja o projektach złożonych do RPO na lata 2014-2020. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Starachowice na lata 2015-2020. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015-2016 do szkół i przedszkoli, kryteria, terminy.
Omówienie sytuacji i działań socjalnych wspierających osoby niepełnosprawne, starsze i bezdomne, potrzebujące pomocy. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji na rynku pracy. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Analiza opieki medycznej i stomatologicznej dzieci i młodzieży. Informacja dotycząca naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015-2016. Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych na terenie Starachowic w okresie wakacyjnym. Ogólne zapoznanie się z projektami organizacji szkół i przedszkoli na 2015-2016 rok. Sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Starachowice w 2014 roku. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawa 3 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Następny punkt to pomoc materialna dla uczniów, plany dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2014 rok. Ponadto stałymi punktami pracy komisji było opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miasta oraz sprawy różne. Komisja zaopiniowała 96 projektów uchwał. Członkowie komisji zgłaszali szereg wniosków i zapytań do prezydenta miasta. Średnia frekwencja członków komisji wynosiła 78,57%. Frekwencja członków Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Starachowicach na posiedzeniach za pierwsze półrocze 2015 roku stanowi załącznik do sprawozdania. Teraz przedstawię plan pracy komisji na drugie półrocze 2015 roku. Miesiąc sierpień. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu za pierwsze półrocze 2015 roku oraz plan pracy komisji na drugie półrocze 2015. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. Ocena stanu przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2015-2016, w tym arkusze organizacyjne. Informacja na temat stypendiów za wyniki sportowe przyznawanych przez prezydenta miasta w pierwszym półroczu 2015 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 roku, ocena realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, informacja o sposobie powierzania świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie gminy Starachowice. Te trzy punkty będą omawiane we wrześniu. Natomiast w październiku informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach, przygotowanie do akcji zima 2015-2016, analiza porównawcza wyników sprawdzianów i egzaminów końcowych szkół podstawowych i gimnazjów. Listopad, ocena funkcjonowania oświaty, informacja dotycząca pomocy stypendialnej dla uczniów na rok szkolny 2015-2016 i informacja o wykorzystaniu funduszy unijnych. Grudzień, przyjęcie budżetu miasta na 2016 rok i plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2016 roku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o wysłuchanie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej i pana radnego Kempę. Proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie Prezydenci. W okresie pierwszego półrocza 2015 roku Komisja odbyła 7 posiedzeń, na których rozpatrywała następujące sprawy. 1. Rozpatrywanie skargi pan Dziura na prezydenta miasta Starachowice w zakresie działalności referatu lokalowego Urzędu Miejskiego. 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Starachowicach w okresie drugiego półrocza 2014 roku. 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2014 rok i przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Starachowice z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 4. Rozpatrywanie skargi pani Orczyk na prezydenta miasta dotyczącą braku udziału w zakresie realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012 roku. Frekwencja obecności członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na posiedzeniach za pierwsze półrocze 2015 roku wynosi 94,28% i stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Teraz odczytam, kto
to był. Obecności członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2015 roku. Sylwester Kwiecień 100%, Andreas Zygmunt 100%, Garbarczyk Janusz 71,43%, Kępa Paweł 100%, Sowula Marcin 100%. Ogólnie frekwencja wyniosła 94,28%. Plan pracy był przyjęty w sprawozdaniu rocznym poprzez uchwałę Rady Miejskiej, więc nie muszę tego prezentować. I panie przewodniczący, od razu bym przeszedł do następnego punktu. Mogę? Proszę bardzo. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie realizacji uchwał podjętych w okresie pierwszego półrocza 2015 roku przez Radę Miejską w Starachowicach. Komisja po przeanalizowaniu uchwał podjętych w okresie pierwszego półrocza 2015 roku stwierdza, co następuje. 1. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska obradowała na 7 sesjach, w trakcie których podjęto 101 uchwał. Poszczególne komórki jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego były odpowiedzialne za realizację następującej liczby uchwał. Sekretarz Miasta 7 uchwał. Skarbnik Miasta 41 uchwał. Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 6 uchwał. Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami 15 uchwał. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska 10 uchwał. Biuro Rady Miejskiej 7 uchwał. Samodzielne Stanowisko do Spraw Nadzoru Właścicielskiego 8 uchwał. Referat Inwestycji Miejskich, Rozwoju Gospodarczego 1 uchwała. Referat do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych 2 uchwały. Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych 2 uchwały. Starachowickie Centrum Kultury 1 uchwała. Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku 1 uchwała. 2. Podjęte w okresie sprawozdawczym uchwały znajdują się w następujących fazach realizacji. 38 uchwał zostało zrealizowanych, 61 uchwał znajduje się w trakcie realizacji. Dwie uchwały będą realizowane od 1 stycznia 2016 roku, to jest podpunkt pierwszy w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Starachowice i podpunkt drugi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu, który będzie dotyczył sprawozdania. Aha, pan Krzysztof Różycki, proszę. Ja mam taką prośbę do przewodniczącej komisji, aby wzorem przewodniczącej komisji pani główkowej podawać frekwencję członków komisji na komisjach, bo to jest bardzo istotne. No, koleżanka nie poda, już w przyszłości prośba taka jest, żeby podać. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach za 2014 rok. I proszę panią dyrektor Danutę Krępę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach za okres od stycznia do grudnia 2014 roku. Jest to sprawozdanie za okres, kiedy ja nie pełniłam jeszcze funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postaram się jednak Państwu to przedstawić. I później po przedstawieniu poproszę o ewentualne pytania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w różnych formach. Jest to zarówno pomoc pieniężna,
rzeczowa, jak i usługowa. Odbiorcami tych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są zarówno osoby, jak i rodziny, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. I jest to w 2014 roku była to kwota 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana była z różnego powodu. Najczęstszymi powodami było ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezdomność, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przemoc w rodzinie, narkomania i również zdarzenia losowe. Łącznie w 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 2114 rodzin, w których zamieszkiwało 4223 osoby. W tym okresie MOPS wydał ponad 12 tysięcy decyzji administracyjnych, od których wniesiono 16 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Spośród tych 16 odwołań wyżej wymieniony organ utrzymał w mocy 6 decyzji, 7 uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia, a w jednym przypadku nastąpiło uchybienie terminu do wniesienia odwołania, w jednym przypadku umorzono postępowanie, w jednym nie było podstaw do wszczęcia postępowania. MOPS wykonywał zadania gminy, zadania własne o charakterze obowiązkowym. Do tych zadań należało między innymi udzielanie schronienia. Odbywa się to poprzez zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w noclegowni, która funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od stycznia do grudnia w noclegowni przebywały 32 osoby, a koszt utrzymania placówki wyniósł 185 998 zł i 63 grosze. Również schronienie udzielono dwóm osobom schronienia poza terenem Starachowic. Koszt tego schronienia to 1987 zł 35 groszy. Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest również zapewnienie posiłku. Posiłek osoby otrzymywały w stołówce Caritas. Koszt takiego posiłku wynosił 3 zł dziennie, czyli 3 zł za obiad. I tą formą pomocy w 2014 roku objęto 342 osoby, a na realizację zadania wydano 193 229 zł 68 groszy. W tym były środki własne gminy w wysokości 50 239 zł 71 groszy oraz środki z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 142 989 zł 97 groszy. Wśród zadań własnych gminy jest również dożywianie dzieci. Był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wieloletni program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci oraz pomoc rodzinom w zapewnieniu posiłku. Program był adresowany do dzieci i młodzieży, które pochodziły z rodzin, gdzie dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego. W okresie od stycznia do grudnia tym programem objęto 1024 dzieci i młodzieży, w tym również uwzględniono 203 dzieci wytypowanych przez dyrektorów placówek oświatowych bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Wydatki na dożywianie w 2014 roku wyniosły 378 064 zł i 32 grosze, z czego środki własne gminy to było 98 296 73, środki z dotacji celowej 279 767 59 groszy. Również w zakresie pomocy państwa w dożywianiu MOPS
realizował wypłatę zasiłków celowych, które były przeznaczone na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy było objętych 1147 osób. Wypłacono w sumie 3980 zasiłków celowych. Średni miesięczny zasiłek na zakup posiłku lub żywności wynosił 91,89 groszy. Na świadczenia w ramach programu wypłacono 365 706 zł. Gmina na ten cel z własnych środków przekazała 95 083 i 56 groszy, z dotacji celowej 270 622 zł i 44 grosze. Również MOPS przyznawał pomoc w formie świadczenia rzeczowego. Odbywało się to także w ramach tego programu Pomoc Państwa w okresie dożywiania. Pomoc ta była świadczona osobom, co do których istniało podejrzenie, że mogą zmarnotrawić przyznaną pomoc w formie pieniężnej. Kryteria uprawniające do pomocy były takie same jak w przypadku zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Tą formą pomocy objęto 617 osób. W ramach programu produkty żywnościowe przekazano na kwotę 63 tysiące zł. Z własnych środków była to kwota 16 380 zł, z dotacji celowej 46 620 zł. W sumie MOPS udzielił 700 takich świadczeń. Świadczenia z zakresu pomocy w ramach Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 były przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, które były objęte wieloletnim programem wspierania finansowego. Uchwały te przyznawały pomoc, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, czyli 684 zł na osobę w rodzinie i 813 zł na osobę, która samotnie gospodarowała. Łącznie na dożywianie wydatkowane kwotę 1 000 000 zł, z tego gmina ze środków własnych przekazała 260 tysięcy, a pozostała kwota 740 tysięcy zł pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również wypłacał zasiłki stałe, które od 2009 roku, kiedy to nastąpiła nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, stały się zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym, dotowanymi z budżetu państwa. Odbiorcami tych świadczeń były osoby pełnoletnie, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a wysokość zasiłku to była różnica pomiędzy dochodem tej rodziny a kryterium dochodowym, czy to na osobę w rodzinie, czy na osobę samotnie gospodarującą. W 2014 roku formą pomocy w zakresie zasiłków stałych zostało objętych 545 osób, a wypłacone świadczenia wynosiły 2 327 677 zł i 2 grosze. Od zasiłków stałych MOPS odprowadzał składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom, które nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składka zdrowotna wynosiła 9% przyznanego świadczenia i składki te wypłacono 463 osobom na kwotę 188 242 zł i 3 grosze. Również do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy wypłacanie zasiłków okresowych osobom, które znalazły się w jakiejś trudnej sytuacji z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby. Mogły to być osoby, które miały możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych tytułów zabezpieczenia społecznego i wysokość zasiłku okresowego to było 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym
ustawowym dla osoby samotnie gospodarującej lub dla rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny. Zasiłki okresowe w 2014 roku przyznano 1290 osobom w łącznej wysokości 2 735 614 zł. Tą kwotę gmina otrzymała z dotacji celowej. Również gmina wypłacała za pośrednictwem MOPS-u zasiłki celowe. Te zasiłki były przeznaczane na zakup obuwia, odzieży, na leki, na cele mieszkaniowe, na zakup żywności, na zakup opału, na artykuły szkolne i na inne potrzeby pojawiające się w danej rodzinie, pilne potrzeby. Łącznie w 2014 roku MOPS przyznał zasiłki celowe dla 699 rodzin i wydał na ten cel kwotę 107 944,65 zł. Średnio miesięcznie pracownik socjalny na ten cel dysponował niewielką kwotą, bo była to kwota 375 zł na rejon. Zazwyczaj w takim rejonie miesięcznie zgłaszało się z prośbą o pomoc około 7 osób. No, można było przyznać tylko 3 lub 4 zasiłki celowe. O przyznanie zasiłku celowego również mogły obiegać się osoby, które doznały jakichś strat w wyniku zdarzenia losowego. I na tę formę pomocy wydatkowano w tym roku sprawozdawczym kwotę 3850 zł i to były pieniądze przeznaczone na likwidację szkód związanych z pożarami lub kradzieżą. Również MOPS realizował taką pomoc jak zasiłki celowe specjalne w sytuacji, szczególnej sytuacji życiowej, wtedy kiedy dochody przekraczały kryterium dochodowe. Ale osoba mogła o taką pomoc się starać. W 2014 roku te zasiłki celowe wypłacono, specjalne zasiłki celowe wypłacono 98 rodzinom i wydatkowano na ten cel kwotę 15 938 zł. I to były środki przeznaczone na pokrycie kosztów leków, leczenia, zakup żywności, odzieży, utrzymanie mieszkania lub utrata prawa do świadczeń pielęgnacyjnych. Usługi opiekuńcze to jest również zadanie gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania. Dotyczy ta forma pomocy przede wszystkim osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności wymagają pomocy osób drugich. Niektóre te osoby posiadają rodziny, a rodzina nie może zapewnić im takich usług. Zakres tych usług to przede wszystkim pomoc w codziennych zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, w opiece higienicznej, pielęgnacji, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Realizują to opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W godzinach od 7 do 15 świadczone są te usługi, ale również w szczególnych przypadkach, kiedy osoby są samotne, nie są pozostawiane na dni wolne od pracy i również ta pomoc jest świadczona w soboty, niedziele i święta, a warunki przyznawania i odpłatności za usługi jest również określona w uchwale Rady Miejskiej. W 2014 roku MOPS uświadczył usługi 142 osobom, w tym osób samotnych było 80-82 w rodzinie, a dochód uzyskany ze świadczonych usług wyniósł 81 973,78 zł. Również do zadań MOPS-u należało sprawienie pogrzebu w 2014 roku. Usługi pogrzebowe dotyczyły 10 osób na kwotę 17 231 zł i te usługi pogrzebowe były wykonywane wtedy, kiedy osoba zmarła, nie miała nikogo z rodziny, kto mógłby pogrzeb zorganizować.
Zadaniem gminy jest również kierowanie do domu pomocy społecznej. Najczęściej te skierowania odbywają się do domu pomocy społecznej w Starachowicach i w Kałkowie Godowie. To są domy, które funkcjonują na terenie naszego powiatu, ale również gmina ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców w innych DPS-ach. To jest w Skarżysku, Kamiennej, Ostrowcu, Włoszczowej, Rudzie Pilczyckiej, Zochcinku, Rudkach, Zborowie, Gnojnie, Słupi Pacanowskiej, Kielcach, Brodach Wielkiej Wsi, Skwiżowej, Katowicach i Piotrkowie Trybunalskim. W 2014 roku do domów pomocy społecznej skierowano 35 osób, z czego część została umieszczona w placówkach w Starachowicach, Kałkowie Godowie, Ostrowcu, Czachowie, Zgórsku, Brodach, Wąchocku Łącznej i Radomiu. Gmina ponosiła odpłatność za 148 osób na łączną kwotę 2 705 698 zł 45 groszy. Również MOPS świadczy pracę socjalną. Praca ta przybiera różne formy, czasem jest to pomoc doraźna, czasem ma ona taką formę długoterminowych działań, które mają na celu wspieranie rodziny lub osoby. W 2014 roku pracą socjalną objęto 2114 rodzin, podpisano 151 kontraktów socjalnych, w których zobowiązano osoby do zmiany swojej sytuacji, podjęcia terapii, uzależnień, na przykład aktywnego poszukiwania zatrudnienia i podejmowania wszelkich prób pomocy, tak żeby osoby te wychodziły z tego kręgu wykluczenia, zaczęły sobie po prostu same radzić w życiu i też przestały korzystać z pomocy ośrodka. Zadaniem MOPS-u było również przekazywanie sprawozdawczości wojewodzie. To przekazywanie odbywało się za pomocą systemu informatycznego Pomost, gdzie w tym systemie są gromadzone informacje dotyczące udzielonej pomocy oraz wysokości przyznawanych świadczeń. Na koniec każdego kwartału są one przekazywane w formie elektronicznej wojewodzie świętokrzyskiemu. MOPS realizował także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy. Współpracował tu z organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszeniem Zdrowa Szkoła, Stowarzyszeniem Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej. Realizował gminny program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonuje punkt interwencyjno-konsultacyjny. Program obejmuje koordynację działań pomocowych lokalnych podmiotów w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Na realizację programu przeznaczono kwotę 130 tysięcy złotych. 58 tysięcy to była kwota, którą otrzymały organizacje pozarządowe, te wspomniane przeze mnie Zdrowa Szkoła i Przystań. Natomiast pozostała kwota była wykorzystana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Udzielano w ramach tego gminnego programu, przepraszam bardzo, udzielano porad ofiarom przemocy. Świadczono porady socjalne, psychologiczne, prawne, porady terapeuty uzależnień. Prowadzono taką grupę samopomocową dla ofiar przemocy, grupę wsparcia dla młodocianych rodziców. Była prowadzona kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Starachowice. Wszystkie te działania służyły temu, aby ograniczyć przemoc w rodzinach. Dziękuję bardzo. Również gmina realizowała zadania, opierając się ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Realizacja zadania polega na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2014 roku wydatkowano kwotę 58 270,84 zł. To jest 10% świadczeń w pierwszym roku, 50% świadczeń w trzecim i kolejnych latach na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci i również współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. To była kwota 64 025,24 zł i dotyczyła ona świadczeń w wysokości 10% w pierwszym roku, 30% świadczeń w drugim i 50% świadczeń w trzecim i kolejnych latach na pokrycie kosztów utrzymania 31 dzieci oraz zatrudnianiu 5 asystentów rodziny przy nakładach finansowych 67 590,91 zł, które pochodziły z dotacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok. Oprócz zadań własnych gmina realizowała zadania zlecone. Odprowadzał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom, które przepraszam, miały przyznane świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Koszt składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów wynosił 80 736,25 zł, a skorzystało z nich 161 osób. W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje także środowiskowy dom samopomocy przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dysponuje 35 miejscami, realizuje zajęcia od 7 do 15, 5 dni w tygodniu. W ramach pracy w środowiskowym domu samopomocy są prowadzone różnego rodzaju terapie, czy to zaradności życiowych, różnych umiejętności społecznych, spędzania czasu, treningi takie rehabilitacyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, przyrodnicze, krawieckie, psychoedukacyjne, również poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne. Ponadto uczestnicy środowiskowego domu samopomocy również biorą udział w różnych wycieczkach, kontaktują się z innymi ośrodkami. Działa w środowiskowym domu samopomocy grupa teatralna. Podopieczni tego domu uczestniczą w różnego rodzaju, oprócz wycieczek, to w różnego rodzaju olimpiadach, odnoszą różne sukcesy. Takim znanym sposobem na wyciszanie, likwidację lęków, blokad, napięć jest taka terapia dźwiękiem, która jest właśnie stosowana w tym środowiskowym domu samopomocy. Łącznie w 2014 roku uczestniczyło w zajęciach 42 osoby, a wydatki poniesione za SDS wyniosły 452 428 zł. MOPS świadczy także usługi opiekuńcze specjalistyczne. W strukturze MOPS-u funkcjonuje taki dział usług specjalistycznych, którego praca jest ukierunkowana na wspieranie osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie i są to usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, logopedycznej, opieki pielęgniarskiej i psychologicznej. Łącznie w 2014 roku tymi usługami objętych było 120 osób, w tym 30 dzieci. I tutaj Państwo w sprawozdaniu macie dokładnie określone, ile osób korzystało z tej terapii, która była właśnie w dziale usług specjalistycznych realizowana. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również
udzielał takiego wsparcia rodzinom i osobom, jak dodatki mieszkaniowe. Mogły o to ubiegać się rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, których w przypadku osób samotnie gospodarujących dochód nie przekraczał 175% kwoty najniższej emerytury, a w rodzinie ten dochód nie mógł przekroczyć 125% najniższej emerytury i oczywiście to było uzależnione i od tego, czy osoba ma tytuł prawny do lokalu, jaką powierzchnię zajmuje. Natomiast również przyznawano dodatek energetyczny, który przysługiwał osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy z zakładem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania tej energii elektrycznej. W 2014 roku mieszkańcom Starachowic wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej wysokości 2 894 729,32 zł 32 i dodatki energetyczne w wysokości 32 373,41 zł 41. Średnio miesięcznie wypłacano 1155 dodatków, a dodatek mieszkaniowy wynosił średnio 210,89 zł, a energetyczny 14,91 zł. Świadczenia rodzinne to jest również ta forma pomocy, którą MOPS realizuje i to były świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i również ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Z innych form pomocy, które świadczył MOPS, na uwagę zasługuje prowadzenie klubu integracji społecznej, klub integracji społecznej jako narzędzia aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym był realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był adresowany do 90 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Projekt zakończyło 108 osób. Okres realizacji obejmował styczeń, grudzień. Wartość projektu 825 953 zł. Dofinansowanie 739 227 zł 92 grosze i wkład własny 86 725 08. W ramach tego realizowano prace społecznie użyteczne na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach. 30 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które korzystały z pomocy społecznej, wykonywało pracę społecznie użyteczną. One były realizowane w różnych instytucjach, na przykład w hali sportowej, szczelnicy, na stadionie, komendzie Chówca, ZHP, Środowiskowym Domu Samopomocy w wymiarze 10 godzin tygodniowo, nie więcej jednak niż 40 godzin miesięcznie. Uczestnicy tych prac otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości 8 zł za godzinę w okresie od kwietnia do maja oraz 8 zł 10 groszy w okresie od czerwca do grudnia. W ramach Klubu Integracji Społecznej odbywały się zajęcia aktywnej integracji. To były różnorodne treningi, warsztaty prawne, kursy i szkolenia, które miały pomóc właśnie tym osobom znajdującym się na marginesie, czy też zagrożonych wykluczeniem społecznym,
pomóc im w znalezieniu się w życiu, przede wszystkim w podejmowaniu jakichś aktywnych działań na rzecz zatrudnienia i takiej pomocy samym sobie, aby no, zacząć takie życie na własny rachunek, bez oglądania się tylko i wyłącznie na instytucje i korzystanie z tych instytucji. Projekt ten, o którym tu mówię, kończy się z dniem 31 sierpnia tego roku i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oczywiście będzie też starał się o to, aby w przyszłej perspektywie unijnej również w MOPS-ie taki klub integracji społecznej funkcjonował. Będziemy pisać wniosek o taką formę finansowania z tego programu unijnego. Myślę, że ja już dziękuję. Macie tutaj Państwo ilość rodzin także, która była objęta pomocą, ale to już. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na poszczególnych komisjach ten temat był bardzo szeroko przerabiany, omawiany. Były pytania. I czy Państwo jeszcze macie pytania w tej sprawie? Pan Walencik. Pani dyrektor, mam takie pytanie odnośnie tutaj świadczeń rzeczowych z zakresu dożywiania. Czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie sprawozdawczym pozyskiwał żywność z Banku Żywności? Bo wiemy, że banki żywności oferowały tutaj możliwość przekazania żywności w związku z różnymi perturbacjami na rynku żywności w zakresie eksportu. Więc chciałem się zapytać, czy takie działania były podejmowane. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj jest, mówimy o pracy socjalnej. Tak. 2114 osób. Chciałem się zapytać, czy po tym okresie pracy z tymi osobami, czy jest dalej prowadzony jakiś monitoring dalszy, co się z tymi ludźmi dzieje, czy ta praca socjalna w dłuższym okresie czasu przynosi jakiś efekt, czy są to tylko rezultaty krótkotrwałe. I to chyba wszystko będzie. Postaram się odpowiedzieć na pierwsze pytanie. MOPS pozyskiwał żywność z banków żywności. Odbywało się to w ten sposób, że część tej żywność była wydawana osobom, które tej pomocy potrzebowały. I taka współpraca, wiem, że z bankami żywności była w 2014 roku. Trudno mi powiedzieć ilościowo, jak to było, bo nie mam takich danych, ale wiem, że taka współpraca była. Między innymi była współpraca też ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, ale to już było w ramach zbiórek żywności. Tak. Drugie pytanie odnośnie pracy socjalnej. Czy jest prowadzony monitoring? Jeżeli podejmujemy pracę socjalną z klientem, to staramy się utrzymywać tą pracę socjalną. Oczywiście to, czy ta praca dalej będzie z klientem prowadzona, zależy też od samego klienta, ponieważ trudno jest zmusić osobę do tego, żeby współpracowała. Stoję na takim stanowisku, że pracownik socjalny musi zrobić wszystko i podjąć wszelkie możliwe środki oddziaływania, tak żeby osoba, która znalazła się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej, chciała współpracować, bo wówczas można tylko efekt uzyskać. Natomiast wiem, że w wielu przypadkach ta współpraca nie może być realizowana, bo po prostu klient nie chce współpracować.
Pomoc socjalna odbywa się poprzez też zawieranie tych kontraktów socjalnych, gdzie jakby obydwie strony zobowiązują się do realizacji pewnych działań. Pomoc ze strony MOPS-u jest też uzależniona od tego, żeby osoba, która zobowiązała się w tym kontrakcie socjalnym do jakichś działań, żeby te działania organizowała, bo przecież pomoc socjalna nie polega na tym, że instytucja ma wszystko wykonać za tą osobę, ale pomoc socjalna ma zmierzać do tego, żeby usamodzielnić tą osobę, żeby pokazać jej jakąś drogę, wspierać ją w tej drodze do takiej normalności, do tego, żeby odchodziła od pomocy społecznej. Oczywiście jest to bardzo trudne, ponieważ często środowiskami, które korzystają z pomocy społecznej, są osoby, rodziny, które przez lata całe, a często przez pokolenia jakby korzystają z tej pomocy. Natomiast no, oczywiście jestem gotowa na to, żeby też zrobić wszystko, żeby no jakby ten poziom pracy socjalnej podnosić jak najbardziej wysoko i żeby no efekty tej pracy socjalnej były jak największe. No muszę powiedzieć, że no ilość pracowników socjalnych, jaka jest w MOPS-ie, jest odpowiednia do tych zapisów w ustawie, ale no gdyby była większa, to też można by było, że tak powiem, te efekty też podnosić. Natomiast no wiadomo, że pomoc społeczna jest tą tym obszarem, który no bardzo duże środki pochłania i to też zrozumiałe, że gminy też są w trudnej sytuacji, żeby udźwignąć jakby ten ciężar. No i tak to właśnie wygląda, ale myślę, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ten moment nie jest źle. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce zadać pytanie, Pani Dyrektor? Ja nie wiem, być może na chwilę się wyłączyłem, nie usłyszałem, ale chciałbym zapytać, czy Pani tą odpowiedź przygotowała na moje pytanie z Komisji Finansów dotyczącą ilości umieszczeń? Tak. To bardzo tak. Bym prosił o zadanie takiej informacji. Pan radny pytał o to, ile osób było umieszczonych w domach pomocy społecznej w 2015 roku, kierowanych przez MOP w Starachowicach. Na dzień 28 sierpnia 2015 roku osób, za które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty utrzymania, to jest 131 osób. Skierowanych osób było do tej pory 40, umieszczonych 36, przy czym dwie osoby oczekuje na, tak, dwie osoby oczekuje na umieszczenia do domu pomocy, prawdopodobnie w Starachowicach będą to osoby umieszczone i dwie osoby oczekuje na umieszczenia w Dąbkach. To jest ośrodek taki dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Może? Nie, to jest, chyba to są umieszczenia. Pani Aneto? To są umieszczenia. Te 36 osób na chwilę obecną są. No tak, ale te kierowane to są? To są kierowane od początku roku do dnia dzisiejszego włącznie. Czyli za 2015 rok. Tak, dokładnie, w tym okresie. Tak, zgadza się, bo już też zaczynam mieć wątpliwości. I w DPS-ie Starachowice to było 19 osób, w DPS-ie Kałków 6 osób, w DPS Suchodółka 3 osoby, rodzinny dom opieki w Mircu 4 osoby, relaks Brody 2 osoby, DPS Skarżysko 1 osoba i DPS Rudki 1 osoba. Wszystko tak, pan Sylwester Kwiecień?
Tu z tym mam pytanie takie, czym są podyktowane te skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej? Wiemy, jaką te domy mają renomę, co się tam dzieje, że do pewnego momentu chętnie się opiekują, bo za to są pieniądze. W momencie, gdy pacjent, klient jest leżący, wtedy próbuje go się przesłać do innych instytucji. I myślę też, że jako samorządowcy powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że no raczej przesuwanie pieniędzy z sektora samorządowego do sektora prywatnego nie powinno być celowe. No mamy dwa DPS-y, które mają wolne miejsca na terenie powiatu starachowickiego. To jest DPS w Kałkowie i DPS w Starachowicach i powinniśmy raczej, jak nie ma jak przeciwwskazań, bo być może ja tu wychodzę naprzeciw i rzeczywiście to, co pani dyrektor powiedziała, są specjalistyczne, jak choćby ten w Dąbkach, ale o ile nie ma takich przesłanek, to składałbym taki wniosek, żeby MOPS jako swoje zadanie pierwsze uznał, że no będzie to kierowane do tych naszych samorządowych DPS-ów, bo no co się dzieje, gdy dziś te domy nie są jakby zapełnione w całości, nie ma tylu pacjentów, jakie są możliwości, no to wiadomo, że koszt utrzymania jednostkowy rośnie, więc ta ewentualny zysk, który występuje w różnicy między DPS-em samorządowym a DPS-em prywatnym, to tak naprawdę w konsekwencji całego roku być może zostanie skonsumowany, bo mając na względzie ilość umieszczonych naszych mieszkańców w tych dwóch DPS-ach. Także chciałbym tylko dopytać, czym się to skierowało i taki wniosek złożyć, żeby jednak uznać za najważniejsze kierowanie, jak już muszą takie przesłanki występować do naszych, o ile nie ma oczywiście wskazań tych takich specjalistycznych. Dziękuję. Ja powiem tak, nie mogę brać odpowiedzialności za to, co działo się przed tym, kiedy objęłam funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po objęciu tej funkcji zakazałam kierowania do domów pomocy społecznej, które są prowadzone na zasadzie działalności gospodarczej. No wcześniej rzeczywiście takie przypadki miały miejsce. Z tego, co mi wiadomo, z rozmów z pracownikami, wynika, że powodem kierowania do tych domów był po prostu mniejszy koszt utrzymania. Natomiast były to też domy, które chociaż prowadzone na zasadzie działalności gospodarczej, jednak one posiadały zezwolenie wojewody na prowadzenie domu. Jeżeli mają zezwolenia wojewody, to są też kontrolowane. I powiem tak, że prawo też jakby jednoznacznie nie określa, bo przecież ja, będąc też dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, też wiem o tym, że no, nie było jakby wcześniej takich przeciwwskazań do tego, żeby umieszczać te osoby w domach prowadzonych na zasadzie działalności gospodarczej. Natomiast chcę powiedzieć, że jesteśmy po kontroli Najwyższej Izby Kontroli i też zgodnie z tym zaleceniem nie powinniśmy osób kierować do domów pomocy społecznej, które są na zasadzie działalności gospodarczej. No i oczywiście będziemy te zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wykonywać. Zresztą ja od samego początku jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o kierowanie do innych domów niż te, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Chociaż koszty utrzymania w tych domach no są zdecydowanie wyższe. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do pani dyrektor? Dziękuję pani bardzo. Dziękuję za informację. Szanowni państwo, ogłaszam 10 minut przerwy i bardzo bym prosił o punktualność. Punktualnie, że tak powiem, daję trochę tolerancji, ale o godzinie 11:00 rozpoczynam drugą część naszego spotkania. O tym, że pieniądze jakieś będziemy dokładać, tylko będziemy dokładać, jak będzie brakować na relacje zadania. Tu wprowadzamy bokiem nowe zadanie i próbujemy wykorzystać sytuację, że tam coś zrobiono z budżetu obywatelskiego, to teraz zrobimy nowe zadanie, które zabezpieczy te pieniądze już tam wydane. Ja nie widzę takiej przeszkody i chciałbym, żebyśmy to po prostu przegłosowali. No, rada zdecyduje, uzna wolę pana prezydenta, rację. Bronienie mienia jest ważniejsze od bezpieczeństwa ludzi. Ja się z tym zgodzę. Znam zasady demokracji. Wiem, że większość w głosowaniu ma rację. Ja mam taki punkt spojrzenia. Dziękuję, panie radny. Dlatego proponuję zakończyć dyskusję, dlatego że my złożyliśmy ten wniosek dla państwa pod kątem tym, że mieszkańcy zwrócili się z taką propozycją. Jeśli państwo zdecydujecie, że tych pieniędzy nie przekażecie, to uszanujemy tę decyzję. Szanowni państwo, pani radna Kucy.
przepraszam. Proszę Państwa, to nie miejsce, tak jak powiedział tutaj Pan, nie chodzi o licytację nasz radnych, ale naprawdę budżet obywatelski też ma ograniczoną kwotę do wydania, a są potrzeby bardzo wielkie dla miasta. Ludzie też w ramach budżetu występują o naprawę chodników, które są w stanie krytycznym w całym mieście. Po prostu upłynienie dziur w jezdniach, bo też nie da się często bezpiecznie przejechać. Także tych potrzeb jest bardzo dużo, a plac, monitoring placu zabaw, no to troszeczkę chyba nie ta chwila. Zróbmy na razie te tematy, które są bardzo potrzebne dla miasta, które też świadczą, stan, mówię, ulic czy chodników, to też świadczy o gospodarności, jak miasto wygląda. To tak jakbyśmy kupili, nie wiem, pan w smokingu i kupimy... Bosa, kupimy mu smoking. No to tak będzie wyglądać. No, no niestety. Zacznijmy od spraw gospodarczych. Dziękuję. Dziękuję. Pan Nowaczek, a potem pan Walencik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja też się dołączam do głosu moich przedmówców i Pani Marty, i Pana Kwietnia, i Pani Elżbiety. Z racji tego, bo sam wiem, że piszę wnioski, interpelacje, proponowałem nawet do budżetu remont ciągu pieszojezdnego przy ulicy Rejmonta, Panie Prezydencie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to wnioski też leżą Pana Prezydenta. Odnoga ulicy Nowowiejskiej w stronę domu do Pana Malickiego. Tam już tych domów jest dużo wybudowanych i mieszkańcy też się tam do Pana zgłaszali i pisali wnioski, także też jestem tego zdania, Szanowni Państwo, aby w pierwszej kolejności doświetlać ulicę. Proszę. Żeby doświetlać ulice, żeby remontować chodniki, a to może poczekać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan Walędzik. Nie kwestionując tutaj tych głosów moich przedmówców, chciałem zwrócić uwagę, że być może uzasadnienie jest dosyć niefortunnie sformułowane, natomiast ta kamera, przynajmniej na moją wiedzę, nie będzie zabezpieczać tylko mienia. No ale przecież tam jest ulica, tam są wspólnoty mieszkaniowe, mnóstwo bloków, tak? Dzieci też, które chodzą do szkoły. To nie jest tak, że ta kamera będzie tylko skupiona na tym placu zabaw. Nie wchodźmy w takie wąskie ramy, przecież ona będzie obserwować też dużą część tej ulicy, place między blokami. No, dzieci też tamtędy chodzą do szkoły, tam jest dużo samochodów, brakuje miejsc parkingowych, to jak w wielu miejscach, a ruch jest spory, więc to też jest bezpieczeństwo ludzi, także chciałem, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Nie wyłączamy tego przecież. Dziękuję bardzo. Pan Adamus. Ja, panie Przewodniczący, ja również jestem za tym, co powiedział mój przedmówca. Radny Walędzik. Trzeba domknąć tą inwestycję, panie prezydencie. No nie wiem, jak tam pan się z radnymi z koalicji dogadał, ale uważam, że zachodzi konieczność domknięcia tej inwestycji monitoringiem. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, te wszystkie wnioski, te wszystkie słowa, które w tej chwili padły, to na pewno będą brane pod uwagę w najbliższej przyszłości. A w tej chwili przejdziemy do uchwały, która była przed chwilą prezentowana. Pan Sylwester Kwiecień. Ja myślę, panie przewodniczący, w ten sposób, żeby nie tracić czasu, rzeczywiście chciałbym zaproponować zmianę w tej uchwale w taki sposób, że w tym załączniku zmienimy modernizację systemu monitoringu miejskiego, zapiszemy, że będzie to budowa oświetlenia. Myślę, że te inwestycyjne zadanie dostaną te same, ten sam paragraf. I uzasadnienie wtedy przebiegało, zmieniłoby się w taki sposób, że budujemy, wprowadzamy nowe zadanie, budujemy oświetlenie w ulicy Smugowej na odcinku od ulicy Moniuszki do ulicy Podlesie i to byłoby no, też dział 600, rozdział 616. Myślę, że też byłoby to bardzo szybko i sprawnie możliwe do zrealizowania. I proponuję taką poprawkę do tej uchwały, żeby była kwestia formalna załatwiona. Proponuję Pana Wojtą przegłosować, tak? Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie. Szanowni Państwo, tą poprawkę, którą zgłosił Pan Radny Sylwester Kwiecień, proponuję przegłosować, ale chciałbym się jeszcze do tego odnieść, że gdybyśmy się skupili tylko na tej uchwale, na przegłosowanie jej, a w następnych
sesjach czy komisjach możemy różne sprawy rozpatrywać. I nie chciałbym teraz, aby propozycja pana Sylwestra Kwietnia była przegłosowywana, abyśmy nie wprowadzali dodatkowego jakiegoś elementu rozbijania pewnych myśli. A skupmy się tylko na tej uchwale, którą pani skarbnik prezentowała, a do tematu, który pan reprezentował, moglibyśmy wrócić. Przewodniczący, ale no jest konkretny wniosek, jest poprawka. No nie bardzo proszę bardzo. Się tak. Głosujemy, zgadzam. Zyskała akceptację, nie zyskała, jedziemy dalej. To jest demokracja, nie? Okej. Okay. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem poprawki pana zgłoszoną przez pana Sylwestra Kwietnia? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest przeciwnego zdania? Proszę o podniesienie ręki. 16 głosów jest przeciwnego zdania. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Poprawka nie została uwzględniona. Proszę Państwa, przechodzimy. Pan Andrzejewski. Słucham? Na wniosek przewodniczącego grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości 10 minut przerwy pan prosi. Wracamy do naszych obrad. Proszę panią sekretarz, czy tam jakieś inne dodatkowe zapisy są? W uchwale nie ma, tak? Proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad uchwałą ze strony... Aha, przepraszam, pan radny Piotr Nowaczek. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja chciałem wprowadzić poprawkę do tej uchwały. Mianowicie proponuję wprowadzić nowe zadanie. To jest remont ciągu pieszojezdnego przy ulicy Rejmonta. I tak będzie wpisane w uzasadnieniu. I oczywiście dział 600, rozdział 616. Dziękuję. Pani Joanna Główka, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponuję zakończyć już dyskusję w tej sprawie. Proponuję, żebyśmy przeszli do tej uchwały. A więc zgłaszam wniosek przeciwny. Dziękuję. Dalej idący wniosek jest pana. I przegłosujemy, proszę państwa, tą propozycję pana radnego Piotra Nowaczka. Kto jest za przyjęciem poprawki pana radnego? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy jest za. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. 16 głosów jest przeciwny. Kto się wstrzymał? To znaczy musimy tak, źle. 15 głosów było przeciwnych. 1 się wstrzymał, 4 jest za. Teraz się zgadza. W takim razie przechodzimy do głosowania. Panie przewodniczący, jeszcze? Mam jeszcze jeden wniosek. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, również, ponieważ wniosek z mojego okręgu nie przeszedł i tak jak pan prezydent obiecywał, że nie ma legitymacji partyjnej po raz kolejny, jednak te ulice mają. U państwa radnych z koalicji również. Rozumiem, ode mnie nie przeszedł. To teraz próbujemy wniosek, którzy przychodzili do mnie mieszkańcy z okręgu pani radnej Główki. I tak jak wcześniej powiedziałem, od ulicy Nowowiejskiej w lewo są tam słupy i bardzo bym prosił o wprowadzenie również nowego zadania inwestycyjnego, to znaczy budowa oświetlenia przy tej ulicy, tam do domu pana Malickiego, w dział 600, rozdział 616. Proszę o przegłosowanie. Szanowni Państwo, mam teraz taką uwagę. To ten wniosek przegłosujemy, natomiast to, co przegłosujemy, wniosek pani Joanny Główki później po tej decyzji i zamkniemy tą dyskusję. Panie Przewodniczący, to ja mam taką propozycję. To może damy po kolei mikrofon i każdy sobie zgłosi tą autopoprawkę. Nie, my nie widzimy żadnego problemu, panie radny. Może pan, ma pan jakiś wniosek? To proszę bardzo. Nie, ja dziękuję. No to dziękuję. Niech pan usiądzie, będziemy głosować. Pan prezydent, proszę. Panie przewodniczący, mam wrażenie, że no niektórzy sobie już zabawę z tego urządzają, a tak naprawdę no, ani jeden, ani drugi, ani trzeci wniosek nie są poparte żadnymi kosztorysami. My składając ten wniosek mieliśmy kosztorys, który dawał nam możliwość wycenienia tego. Ja podejrzewam, że żaden z tych wniosków nie jest poparty żadnym kosztorysem, żadną opinią techniczną dotyczącą jednego, drugiego, trzeciego zadania i
No, wystarczyłoby tej dyskusji. Dobrze, dziękuję. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie prezydencie, pan się myli. Jeżeli pan by pogrzebał u siebie, tam są na wszystko kosztorysy, nieraz było przeliczane, ja nieraz dostawałem interpelacje, także bardzo bym prosił sięgnąć do archiwum, a nie wyciągnąć pochopnych wniosków, a państwa proszę o przegłosowanie i jeżeli ktoś ma ochotę jakiś wniosek zgłosić, to oczywiście będziemy go głosować. Zgoda. Wniosek złożony przez pana radnego Piotra Nowaczka. Tak? A ja, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę panu prezydentowi, panie prezydencie. No może pan się bawi, ja nie. Ja występuję w imieniu mieszkańców. Także no pozostańmy na swoich pozycjach. To nie Facebook, to nie zabawa. To są poważne rzeczy. Decyduje się czasami o bezpieczeństwie mieszkańców, jak pan zauważył. Ja w tym duchu nie zabawy składałem mój wniosek. Dziękuję. Dziękuję. Wniosek pana... Ja też chciałem poinformować, że ja też się nie bawię, panie prezydencie. Może pan ten urząd traktuje jak zabawę, ale na pewno nie ja. Wniosek złożony przez pana Piotra Nowaczka. Proszę, teraz przegłosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy jest za. Kto jest przeciwny? Licz dobrze. 15. Kto się wstrzymał? 1. 1 wstrzymujący się. Przegłosujemy teraz jeszcze wniosek pani Joanny Główki, że zamykamy na tym, przy tej uchwale, jakby powiedzieć jeszcze, produkowanie i ciągnięcie dyskusji. Kto jest za przyjęciem wniosku pani Joanny Główki? Proszę o podniesienie ręki. 16. Kto jest przeciwny? Kto się, 1 przeciwny, 2 przeciwne, 3 przeciwne. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały ze strony 73, tak? Tak. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. 2 głosy za. Kto jest przeciwnego zdania? Proszę o podniesienie ręki. 13 głosów jest za. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Przeciwnych było 13, tak? 13, 6 jest wstrzymujących. 2 było za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Proszę o prezentację. Tak, projekt uchwały ze strony 82 materiałów na sesję w sprawie zmian w budżecie miasta Starachowice na 2015 rok państwo radni skierowali pod obrady sesji Rady Miejskiej. Z tym, że w związku z tym, że poprzednia uchwała nie została przez państwa przegłosowana, w załączniku do tej uchwały w wykazie inwestycji rocznych ulega zmianie kwota na modernizację systemu monitoringu miejskiego z 51 tysięcy do 11 tysięcy, co jest konsekwencją niepodjęcia poprzedniej uchwały, czyli zmiany porządku, żeby nie było w poprzedniej uchwale uchwalonej zmiany, która no, nie została przez państwa zaakceptowana. Z tym w związku, czy macie państwo pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, proszę, przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Tak. 19 głosów jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto... Przechodzimy do następnego projektu, ten, który był wprowadzony dodatkowo, tak? Proszę bardzo. Projekt uchwały dotyczy przebudowy ulicy Dwertnickiego. Projekt uchwały został zgłoszony przez pana prezydenta. Dotyczy zwiększenia środków na realizację tej inwestycji w ramach projektu budżetu obywatelskiego. Czy są pytania do tego projektu? Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Przechodzimy do następnego punktu, do następnej uchwały. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na stronie 97 materiałów na sesję. Z tym, że tutaj konieczna jest autopoprawka polegająca na tym, że w związku z tym, że nie został
zostały uchwalone środki na modernizację systemu monitoringu w związku z budową placu przy ulicy Zakładowej. To jest kwota 40 tysięcy złotych, która w pierwotnej wersji uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej się znajduje. Z kolei zostały uchwalone środki w wysokości 30 tysięcy złotych, zwiększenie na ulicę Dwernickiego. W związku z powyższym w załączniku do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na stronie 105, kolumna 115, kwota środków na nowe wydatki inwestycyjne będzie wynosiła, nie tak jak jest w materiałach na sesję, 5 447 595 zł 16 groszy, ale będzie o 10 tysięcy niższa i będzie wynosiła 5 437 595 zł i 16 groszy. Dziękuję. Dziękuję. Ta uchwała jest, łącznie głosujemy, łącznie z tą poprawką. Tak, z autopoprawką pana prezydenta. Czy są w związku z tym pytania jeszcze państwa do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów jest za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I kto jest przeciwny? Także nie widzę. Przechodzimy do następnego. Dziękuję. Dziękuję. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu. I panią sekretarz proszę o prezentację. Szanowni państwo, projekt zamieszczony na 125 stronie w materiałach, które państwo otrzymaliście. Jest to projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Projekt uchwały był prezentowany państwu radnym na komisjach i dziś przedłożony pod obrady sesji Rady Miejskiej. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Proszę o prezentację panią dyrektor Annę Gębską. Proszę na mównicę. Uchwała dotyczy zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach. Uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2015 roku. Na podstawie artykułu 9 oraz 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami i artykułu 11 z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach z późniejszymi zmianami i artykułu 18 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity z późniejszymi zmianami z 2013 roku. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się statut Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwały, uchwała Rady Miejskiej w Starachowicach nr 3 łamane przez 9 łamane przez 2001 rok z dnia 9 kwietnia 2001 roku. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Podpisano, znaczy jeszcze nie podpisano, przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach Włodzimierz Orkisz. Uzasadnienie.
Niniejszy projekt uchwały zawiera postulaty zmian statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Po przeprowadzonym audycie wewnętrznym w grudniu 2013 roku zalecono zmianę statutu w kilku punktach, które w miarę upływu lat są niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Stało się zatem zasadne uchylenie obecnie obowiązującego statutu i uchwalenie nowego. Załącznikiem do uchwały będzie statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach. Czy mam Państwu przeczytać ten statut? Nie. W kilku punktach jest on zmieniony. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania do... Pan Walencik. Może to jest dosyć szczegółowe, ale chciałem się tak zorientować. W rozdziale 4 statutu, w paragrafie 14 ustęp 2 jest mowa o organie doradczym i opiniodawczym, jakim jest Kolegium Biblioteki. Tak. Jest napisane, że w skład Kolegium wchodzą dyrektor jako przewodniczący, księgowy, przedstawiciele organizacji zawodowej, bibliotekarzy powołani przez dyrektora, kierownicy komórek organizacyjnych. I chciałem się dopytać, czy to jest rzeczywiście jakikolwiek księgowy, czy to ma być ten główny księgowy? No główny księgowy, innego nie ma. Mhm. Dlatego nie wiem, czy nie warto po prostu to dopisać, tak? Że to ma być główny księgowy. No i kwestia tego, że dyrektor pewnie wielką literą wszędzie, ale to już taki drobiazg. Dziękuję. To znaczy u nas dział księgowości po prostu tylko jest główny księgowy. Nie ma po prostu żadnych... Dobrze, oczywiście, że poprawimy. Czy tyle tylko? Rozumiem, że to będzie naniesione, tak? Tak, oczywiście. Tak. To głosujemy. Znaczy statut był, że tak powiem, przez prawników już poprawiony. Poprawiony. Ale w tej kwestii nie ma problemu. Tak jest. Dziękuję bardzo. Łącznie z tą autopoprawką przejdziemy, proszę Państwa, do głosowania, jeżeli nie ma już więcej pytań. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu w sprawie odstąpienia od przetargu. Prezentować będzie Pan Szymon Jarosz. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Starachowice. Uchwała dotyczy gruntu pod zakładem fryzjerskim przy ulicy Kościelnej. Uchwała była omawiana na komisjach i uzyskała akceptację. Czy Państwo macie pytanie dotyczące tej uchwały, projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Proszę o prezentację następnej uchwały. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Uchwała była prezentowana na komisjach Rady Miejskiej i nie uzyskała akceptacji. Czy są pytania w związku z tym? Pan Konarski, proszę. Szanowni Państwo, ja mam pytanie, które będzie wiązało się także z pytaniem do drugiego projektu uchwały. A mianowicie chciałbym zapytać, jak będzie rozwiązana kwestia, jeżeli uchwalimy tą uchwałę i następną, jak będzie rozwiązana kwestia budżetu obywatelskiego i programu inicjatyw lokalnych. Głównie tego drugiego programu, gdzie już składanie samego projektu wiąże się z ponoszeniem kosztów przez mieszkańców. No i w sytuacji, kiedy na przykład mieszkańcy zgłoszą w tym programie remont drogi, włożą swój wkład, dodatkowo przez gminę będą obciążeni jeszcze tą opłatą adiacyjną. Jak ta kwestia będzie rozwiązana? Znaczy ja mówiłem na komisjach, że ta uchwała kłóci się z uchwałą o inicjatywach lokalnych, no gdyż jak gdyby nakładamy drugi raz. Należałoby pewnie podejść inaczej do jednej, do drugiej kwestii. Natomiast nie jest to uregulowane. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nie ma. Kto jest przeciwnego zdania? Proszę o podniesienie ręki. Ile? 20 głosów za. Kto się wstrzymał?
Przeciwko było, a dwa się wstrzymujące. To jaka suma jest? Jeszcze raz. Osiemnaście głosów było przeciwnych i dwa wstrzymujące. Zgadza się, tak? Dziękuję bardzo. Jeszcze kolejna uchwała. Kolejna uchwała. W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Uchwała była prezentowana na komisjach Rady Miejskiej i również nie uzyskała akceptacji. Czy są pytania w związku z tym? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nie ma. Kto jest przeciwny przyjęciu tego projektu uchwały? Osiemnaście głosów jest za. Kto się wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu. Dotyczy on, jest to projekt w sprawie rozpatrzenia skargi. I poproszę pana radnego, pana Pawła Kępę. Szanowni panowie radni, panie przewodniczący, panowie prezydenci. Uchwała Rady Miejskiej w Strachowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Strachowice w zakresie działalności referatu lokalowego Urzędu Miejskiego. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 554 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego, to jest dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 267, z późniejszymi zmianami, oraz paragraf 3 ustęp 1 punkt 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Strachowice, Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po rozpatrzeniu skargi na prezydenta miasta Strachowice w zakresie działalności referatu lokalowego Urzędu Miejskiego w Strachowicach, złożone przez panie oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strachowicach, uznaje się skargę za zasadną z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strachowicach, zobowiązując go jednocześnie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Załącznik do uchwały, stanowisko Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strachowicach rozpoznała skargę złożoną przez panie na podstawie uchwały numer 13/14/2014 Rady Miejskiej w Strachowicach z dnia 24 października 2014 roku. W trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika referatu lokalowego Urzędu Miejskiego w Strachowicach i stwierdza, co następuje. W dniu 16 października 2014 roku do Rady Miejskiej w Strachowicach wpłynęła skarga, w której podnoszone są zarzuty nieprawidłowości i niedopełnienia obowiązków przez prezydenta miasta Strachowic w zakresie działalności nadzorowanego przez niego i stanowiącego aparat pomocniczy Urzędu Miejskiego, a w szczególności referatu lokalowego. W dalszej części skargi postawiono zarzuty z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz niezweryfikowania wykonanych prac remontowych przez firmę wyłonioną w przetargu. Skarżące podnoszą, iż z chwilą zwrócenia się do gminy o wykup lokalu komunalnego, w którym zamieszkują, prace remontowe, które wykonały one we własnym zakresie, naliczono jako koszty remontowe poniesione przez gminę. Skarżące na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2013 roku były najemczyniami lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Radomskiej 54 przez 21 o powierzchni 37 metrów kwadratowych. Aktem notarialnym z dnia 30 września 2014 roku wykupiły go na własność za kwotę 15 295 zł i 5 groszy, na którą składały się cena lokalu z 99% bonifikaty, czyli kwota 784 zł,
kwoty wpłaconej przez gminę na zaliczki remontów 666 zł, koszty związane z wymianą i montażem stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementów wyposażenia w wysokości 13 845 zł i 5 groszy. Doliczone na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 10/507 zmienionej uchwałą 10/18/2010 w toku prowadzonego postępowania komisja zapoznała się z postanowieniem o odmowie wszczęcia śledztwa prokuratury rejonowej w Starachowicach z braku przesłanek z artykułu 286 kodeksu karnego w zakresie spraw podnoszonych w doniesieniu, jak również z artykułu 231 paragraf 1 akta sprawy. Dnia 8 stycznia 2015 roku komisja rewizyjna zaprosiła na następne posiedzenie komisji rewizyjnej celem złożenia wyjaśnień stronę skarżącą. Dnia 28 stycznia komisja po wyrażeniu zgody pełnomocnika skarżących przeprowadziła wizję lokalną i na jej podstawie zobowiązała kierownika referatu lokalowego do pisemnego złożenia weryfikacji co do rozbieżności wykonanych robót a rzeczywistością akta sprawy. Dnia 25 lutego komisja zapoznała się z pismem dotyczącym udostępnienia nieruchomości celem wykonania robót w okresie gwarancyjnym, a datą wystawienia na 2 lutego 2015 roku przez naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej akta sprawy oraz kolejnymi wyjaśnieniami kierownika referatu lokalowego o braku możliwości przeprowadzenia weryfikacji zgodnie z ustaleniami komisji rewizyjnej z dnia 28 stycznia 2015 roku. Komisja na posiedzeniu przeprowadziła rozmowę telefoniczną z pełnomocnikiem i ustaliła datę kolejnej wizji lokalnej z członkami komisji oraz wykonawcą robót remontowych i przedstawicielem gminy Starachowice na dzień 2 marca 2015 roku, protokół komisji. W dniu 2 marca 2015 roku komisja po wizji lokalnej sporządziła notatkę służbową, w której zajęła stanowisko akta sprawy. Dnia 16 marca 2015 roku został skierowany wniosek do prezydenta miasta Starachowice o powołanie biegłego rzeczoznawcy z zakresu budownictwa celem wyceny z ilości faktycznie wykonanych robót remontowych oraz zgodności z kosztorysem powykonawczym. Dnia 18 czerwca 2015 roku komisja zapoznała się z opinią rzeczoznawcy i stwierdziła rozbieżności cenowe materiałów oraz brak wykonania robót elektrycznych przedstawionych w opinii części kosztorysowej akta sprawy. Dnia 3 lipca 2015 roku komisja dopytała kierownika referatu lokalowego o autorstwo przygotowania umowy oraz na wniosek wystosowała pytanie do rzeczoznawcy celem uzasadnienia opinii. Dnia 3 sierpnia 2015 roku komisja zapoznała się z odpowiedzią biegłej rzeczoznawczyni i stwierdziła braki z zakresu powierzonego zadania, brak dokonanych odkrywek, robót budowlanych i elektrycznych. Reasumując, należy podkreślić, że w przedstawionym stanie po wyczerpującym zbadaniu materiałów dowodowych, wizji lokalnej oraz opinii rzeczoznawcy nie można ustalić zakresu robót budowlanych, jak i jej wyceny ze względu na większość robót zanikających. Natomiast komisja potwierdziła częściowo kwestie podnoszone w skardze z zakresu wykonania wymiany instalacji elektrycznej, wykonania robót wykończeniowych, rozbieżności w cenach ilości zakupionych materiałów budowlanych, z porównania kosztorysu robót sporządzonego przez biegłą i dokumentacją faktury zakupu przedstawioną przez skarżące oraz ustaleniami komisji w trakcie wizji lokalnych wynika, że działający w imieniu zamawiającego prezydenta miasta Starachowice pracownicy Urzędu Miasta w protokole odbioru robót uznali za wykonane prace remontowe, a w rzeczywistości niezrealizowane, co w konsekwencji spowodowało obciążenie ich kosztami osoby wnoszące skargę. Wobec powyższego skargę na prezydenta miasta Starachowice i referatu lokalowego Urzędu Miejskiego uznaje się za zasadną. Ja teraz sobie pozwolę przeczytać jeszcze jedną rzecz, która nie jest w materiałach na sesję. Komisja rewizyjna wnosi przekazanie sprawy prezydentowi miasta Starachowice i zaleca wykonanie instalacji elektrycznej na koszt wykonawcy w okresie gwarancyjnym. Co prawda gwarancja upłynęła w marcu 2015 roku, ale wady zostały zgłoszone w terminie 2 lutego 2015 roku. Przeprowadzenie audytu spełnionych obowiązków pracowniczych gminy Starachowice w Wydziału Referatu Lokalowego. 3. Doprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym referatu lokalowego oraz jemu podległych. Wykonywanie odrębnych protokołów powykonawczych zremontowanych nieruchomości
w myśl artykułu 18 ustawy prawa budowlanego. Uzasadnienie. Na podstawie złożonej skargi w dniu 16 października 2014 roku i przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach nr 13/14/2014 z dnia 24 października 2014 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, przeprowadzając szereg czynności na posiedzeniach oraz w drodze wizji lokalnych. W wyniku powyższego Komisja proponuje uznać skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w stanowisku Komisji, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały na podstawie paragrafu 3 ust. 1 punkt 2 załącznika nr 6 do Statutu Miasta Starachowice z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Dziękuję. Czy są pytania? Pan Sylwester Kiecień. Panie Przewodniczący, także dobrze się składa, bo ja przez pewien czas pracowałem w Komisji Rewizyjnej i dziwi mnie, że koledzy dziś prezentują stanowisko Radzie Miejskiej, pominęli pewne fakty i ustalenia, które poczyniono do czasu, gdy ja byłem członkiem tej komisji. Otóż po pierwsze, chęć naprawy czy zgłoszonych usterek ze strony Urzędu Miejskiego w Starowicach była. Było pismo skierowane do tej pani, udostępnienie mieszkania celem oceny naprawy pogwarancyjnej. Ta pani takiego ruchu nie wykonała, mieszkania nie udostępniła, więc to nie było możliwe ze względów skarżącej. Pani pełnomocnik uznała, że nikogo do tego mieszkania nie wpuści. To jest pierwsza kwestia. I to było faktem bezspornym, to żeśmy na komisji ustalili, a brak jest dzisiaj tego w stanowisku. Nie napisano tego w stanowisku, nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że ustalicie tutaj prawdę siłą ramion, bo ona jest po waszej stronie i z góry wiem, jaki będzie wynik tego głosowania, ale chcę na to zwrócić uwagę i postawić komisji pytanie. Dlaczego komisja w stanowisku tego nie ujęła, skoro to żeśmy ustalili, jest to bezsporne. W pierwotnym stanowisku, jakie proponowałem komisji, ten zapis był. Panowieście to wyrzucili, a więc nie jest to zgodne z prawdą, a powinniście dążyć do prawdy, tak jak do tego was obliguje statut miasta Starachowice. Kolejna rzecz, to też jest bezsporne. Komisja powzięła wiadomość po przekazaniu informacji przez pana Janusza Twardowskiego, że nie doliczono tej pani kosztu okna balkonowego. I to jest bezsporne. Nie wiem, dlaczego komisja to zataiła. To jest istotne dla gminy, bo uszczuplono w tym momencie dochód gminy. Rzeczywiście w tym zakresie ta skarga jest zasadna, bowiem to okno balkonowe powinniśmy doliczyć. To jest koszt ponad 2 tysięcy chyba, 200, 300, zależy gdzie tam znowu kupimy. No niech będzie 3. Także to też komisja wykonała nierzetelnie, bo tego zapisu nigdzie nie ma. No państwo tego nie wiecie, tak? No dlaczego tego nie ma, skoro to zostało przedstawione? To są fakty. Te fakty gdzieś schowaliście, nie wiem w jakim celu. Kolejna rzecz, szanowni państwo. Z tego co wiem, to mam pytanie do pana prezydenta. Czy zapłacono biegłej za wykonaną pracę? Bo skoro zapłacono, to stwierdzenie przez komisję, że ta praca została wykonana nierzetelnie i czegoś tam brakuje, to znowu tu jest jakiś błąd. Jak pan prezydent zapłacił za coś, co było nierzetelne, to zapłacił przedwcześnie. Nie powinien tego zapłacić, tej faktury. A skoro zapłacił, to znaczy, że skwitował tą pracę i w pracy biegłej rzeczoznawcy, jak ja się z tym zapoznawałem, to oczywiście jest jedna uwaga i tą uwagę podzielam. Również na to zwrócił członek komisji uwagę pan Janusz Garbarczyk jako branżysta, specjalista, bo pracuje w tej branży. Chodzi o stosowane ceny jednostkowe niektórych materiałów tam do tego remontu użytych. I rzeczywiście tu jest zgoda, ale nie możemy napisać, że bo tak pisze w stanowisku komisji, że coś zrobiła biegła nie tak, skoro żeśmy jej zapłacili, kwitując i rozliczając jej pracę. Bo też jest tu jakoś, nie wiem, to jak to zapisać, bo to jest niezgodne też ze stanem faktycznym. Bo skoro służby prezydenta sprawdziły, zapłaciły, to znaczy, że ta praca została wykonana rzetelnie, tak? Pewno jest jakiś protokół z tego, jakieś ustalenie, nie wiem, ktoś to się pod tym podpisał. Także to, szanowni państwo, dla mnie jest rzecz taka, że ci państwo... Kolejna rzecz też, że materiały użyte. To komisja bezsprzecznie stwierdziła, że cały pakiet materiałów, który został dostarczony i rachunków, gdzie tam ta pani kupowała, to komisja ustaliła podczas jeszcze mojego udziału w tej komisji, że nie dotyczy tego zakresu. I o tym już nie dyskutowaliśmy. Zresztą tym również zajmowała się prokuratura, która uznała, że tam nie ma żadnego przestępstwa. Rzeczywiście ta pani poniosła wydatki na określone wyposażenie, elementy wyposażenia tego mieszkania, czy też różne tam kwestie związane z urzędem, które w tym mieszkaniu są zamontowane, ale one nie były jakby w specyfikacji tego remontu miejskiego. Także to też jest pewne przekłamanie, bo ten zapis tu jest tak sformułowany, jakby niejako
potwierdzić ten zarzut, że zaliczono do tej części miejskiej część robioną indywidualnie przez skarżących. Także, szanowni państwo, uważam też, że nie może być tu swobody, że ta pani, bo jest zarzut, że nie było możliwości, że skarga jest w części zasadna. No tak, ale w części jest też niezasadna. No więc która część jest większej wagi? Która część jest większej wagi? Ta, że jest zasadna, czy ta, że jest niezasadna? No bo komisja tu twierdzi, że nie da się potwierdzić, wizja lokalna, opinia rzeczoznawców, nie można ustalić zakresu robót budowlanych i nie można tego wszystkiego. Natomiast w części, wydaje mi się takiej, która komisja lekko potraktowała, no piszecie, że jest w części zasadne. No i dla mnie to, skoro jest coś 50 zasadne, 50 niezasadne, no to nie można postawić jasnego sformułowania. Jeszcze te argumenty, które tu przedstawiłem, że pominęliście istotne rzeczy, że pominęliście też fakt, który referował pan Janusz Twardowski, że nie było możliwości sprawdzenia wykonanych robót, bo ta pani, te panie były za granicą, pani pełnomocnik nie wpuszczała nikogo do tego domu. Więc jakby część tej winy, być może, która tam w tej drugiej części, jak się tam pojawia z tymi kosztami, jest po stronie również skarżących, bo gdyby wpuścili wtedy pracowników urzędu, no można by domniemać, że te kwestie były uregulowane. Druga kwestia, gdyby to, co dziś niby komisja zaleca wykonać w ramach pogwarancyjnych robót te instalacje elektryczne, no gdyby wtedy puściła, tak jak było żądanie tutaj pracowników urzędu w zakresie kontroli tego, wpuściła wykonawcę i wpuściła pracowników urzędu, no być może ta kwestia zostałaby uregulowana. No i pominięcie już dochodu gminy i urzędu 3000 zł, to tu się zgodzę, rzeczywiście tu skarga jest na 100% zasadna. Ja tej wiedzy wówczas nie miałem, że dokonano tam również wymiany okna i to okno powinno być doliczone po stronie płacącego za wykup mieszkania. I tu się zgodzę, w tej części na pewno jest to zasadne. Natomiast w tych innych, to wobec tych faktów, co wymieniłem tu, no myślę, że nie, no bo udowodniłem, że no, pracę rzeczoznawcy odebrano, tak? Rzeczoznawca nie potwierdził żadnych uchybień. Drugim pismem się też odniósł, że zrealizował swoje zadanie zgodnie z tym, co mu zalecono, bo wiem, że takie pismo się drugie pojawiło, też się z nim zapoznałem. I stąd, szanowni państwo, no sprawa jest dość taka, mówiąc delikatnie, skomplikowana, bo dziś pojawi się historia, czy w tym uznamy zasadność, czy w tym punkcie, no to co? Teraz jak wyegzekwujemy tą kwotę 3000 zł od skarżących? No pewno musimy rozpocząć procedurę sądowania, bo oni na pewno sami chętnie nie spiszą tego. No być może jest tam jakaś szansa zawarcia porozumienia pomiędzy prezydentem a skarżącymi w zakresie, że tych część robót, załóżmy, że niewykonanych, elektrycznych, rozliczy się w ramach tych drzwi i okna i dojdzie do jakiegoś spisania porozumienia, ale to jest rozwiązanie w jakiś sposób polubowne, bo jest pewna uwaga po stronie jednej strony i drugiej. I oczywiście zgodzę się z jednym, że to, co komisja jeszcze z moim udziałem doszła do wniosku, że no, taka sytuacja ujawniła jakby obowiązek sporządzania odrębnych protokołów z każdych remontów. No, praktyka do tej pory była taka, że zadania były realizowane odbiory, więc cały był wykaz wykonanych przedsięwzięć i był jeden protokół odbiorczy, bo był to jeden wykonawca. Natomiast no, tu się była sugestia i myślę, że warto ją rozważyć, żeby każde zadanie osobno, każdy remont jakby rozliczać protokołem, wtedy będzie to rzetelnie, ale też przewidzieć procedurę, co robimy w takiej sytuacji, jak ten najemca, który już wejdzie w posiadanie tego mieszkania, no nie chce wpuścić tych, co robili remont do domu, no bo to też nie może potem za ileś tam czas odpowiadać za to urząd, bo to chyba też niedobra sytuacja. Także ja czułem się w obowiązku przedstawić państwu moje uwagi, wiedzę, jaką mam na ten temat, natomiast mam świadomość, że po prostu was jest więcej, w demokracji większość ma rację i to za chwilę przegłosujecie, ale no takie jest życie, trzeba się z tym zgodzić. Dziękuję. Dziękuję. Więc, czy są w związku z tym jeszcze chciałbym pytania? Może pokrótce, panie przewodniczący, chciałbym tutaj zabrać głos. Panie Sylwestrze, panie radny, będąc pan przewodniczącym komisji rewizyjnej, ale też i byłym prezydentem, chciałbym panu powiedzieć, że no tutaj niezbyt chyba uważnie pan czytał we wnioskach komisji rewizyjnej, o co nam chodzi. Komisja zapoznała się z umową między rzeczoznawcą a gminą Starachowice. Ona była tak sporządzona, ta umowa, że z niej jasno nie wynikało, czy to będzie w ramach gwarancji wykonane poprawka tej opinii,
dopatrzenie, doprecyzowanie? Nie. Dlatego chodzi nam przede wszystkim o co? O doprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku kierowniczym referatu lokalowego oraz jemu podległych. Bo jeżeli chodzi o umowę z rzeczoznawcą, to powinna parafować radca prawny. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi, powiedzmy, o wniosek, ja nie jestem w tym momencie zorientowany, jak to było uchwałą Rady Miejskiej, ponieważ, jak pan doskonale wie, jestem nowym radnym i się wiele muszę jeszcze nie tylko od pana nauczyć, ale też od wszystkich, którzy już byli radnymi, ale ja w tym momencie bym zwrócił się o pomoc do radcy prawnego, który w myśl artykułu 118 Kodeksu Postępowania Cywilnego mówi jasno o przedawnieniu roszczenia, jeżeli, powiedzmy, wpłynie skarga i, powiedzmy, osoba pozwana, strona pozwana może z tego artykułu skorzystać. Nie wiem, jak było w uchwale miasta, kiedy jest przedawnienie sprawy. To jest pierwsze. I druga sprawa to jest to, że one wtedy nie były najemczyniami. Chodzi o rok 2000, przed 2007, kiedy to ta stolarka okienna, o której pan mówi, żeby doliczyć tą kwotę 3000, żeby ją wykonać. One chyba nie były wtedy najemczyniami. Więc tak to wygląda. Kolejne pytanie, no to ja w tym momencie mógłbym zadać. No nie chciałbym tutaj wchodzić, panie radny, w polemikę, bo to nie jest miejsce i czas. Ja jako przewodniczący chciałbym być osobą dzisiaj postronną i tak będę to swoje stanowisko wykonywał. Czy skargi będą wpływały jeszcze na byłego prezydenta, dzisiaj na radnego, czy też na obecnego prezydenta. Ja będę starał się zachowywać obiektywnie i mówię to publicznie. Będę osobą obiektywną i jeżeli będę widział stronniczość, zawsze będę to negował. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi, powiedzmy, no nie wiem, czy wypada, ale tutaj ja już mam przez pana uznaną skargę za bezzasadną. Bodajże w lutym pan napisał, tutaj jest takie pismo, radca pani Paulina Jesionek to podbijała poza plecami radnych. To pan zrobił komisji rewizyjnej, no coś takiego jest. No nie chciałbym, mówię tutaj, nie chciałbym w jakąś dyskusję i polemikę wchodzić, bo to nie jest miejsce i czas. My uważamy jako komisja rewizyjna to, że ta skarga jest zasadna i ona nie jest zasadna w 50%. Ona jest zasadna przynajmniej w 90%. A tu chodzi nam przede wszystkim o to, że pracownicy Urzędu Miejskiego nie wykonują odpowiedzialnie swoich funkcji. I tyle. Oni nie dopełnili obowiązków, bo gdyby to zostało sprawdzone w trakcie realizacji, wyrywkowo, czy jedno mieszkanie, wtedy tych mieszkań było remontowanych około 24. To była dosyć spora kwota, bo ona przekraczała ponad 200 tysięcy złotych. Gdyby było wyrywkowo sprawdzane podczas wykonywania danych inwestycji czy remontów, to wtedy ta sytuacja dzisiaj była bezsporna i ona by była, ta skarga, bezzasadna. Ale tu pracownicy nie dokonali, wbrew oczywiście no, pewnym zasadom i prawa budowlanego. Natomiast jeszcze jest jedna historia. Historia jest tego rodzaju, że w myśl artykułu 18 prawa budowlanego to gmina Starachowice, czyli referat lokalowy, powinien dokonać tego. Nie dokonał tego. Nie dokonał tej weryfikacji, nie było sprawdzenia. Dobrze, dzięki Bogu, że dzisiaj mamy tylko tą jedną skargę z tych remontowanych mieszkań. Oby ich nie było więcej, bo to nie są łatwe sprawy, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, pan Sylwester Kwiecień jeszcze? Nie mogę się zgodzić z pewnym argumentem. Tak, panie przewodniczący, ja, tak jak pan, też rzetelnie wykonuję swoje obowiązki i przygotowałem stosowny projekt do oceny komisji, ale on nigdy nie został opublikowany, bo nigdy komisja go w tym kształcie nie zatwierdziła. To był zakres mojej pracy. Ja po prostu przygotowałem jakiś dokument pod dyskusję. Nie ma finału, nie ma rozstrzygnięcia, więc ja go nigdzie nie prezentuję. Po prostu taki dokument oczywiście był przygotowany, bo ja w dalszym ciągu uważam, że z uwagi na fakt, że ta pani, która pełniła obowiązki pełnomocnika, nie wpuściła do domów kontrolujących, że w momencie, gdy informował o tym kierownik Twardowski, nie było możliwości wykonania tych czynności, o których tak emocjonalnie pan mówił na samym końcu swojego wystąpienia, bo pani nie wpuściła do domu pracowników Urzędu Miejskiego. Więc jak mogła być dokonana kontrola? Protokół został sporządzony. I pan Twardowski nigdy nie ukrywał, że tam zrobiono kontrolę. Stwierdził, że nie zrobiono.
To samo, szanowni państwo, 2 lutego pan naczelnik skierował pismo ceny do pani Dziura Elżbieta, ulica Radomska, i pisze w tym piśmie, że prosi o udostępnienie mieszkania celem wykonania robót uzupełniających. No, pojawiła się kwestia wątpliwa z tą elektryką. Pani pełnomocnik nie wpuściła tak pracowników urzędu, jak i firmy, która wykonywała remont do domu. No więc jak mogły być w ramach gwarancji wykonane? Być może, no, robią to ludzie, być może doszło do jakiegoś błędu, ale w ramach gwarancji chcieli to naprawić. Ta pani ich nie wpuściła do domu. To co, to jedna strona ma być mocniej tu przez niektórych broniona, a drugiej nie? Nie wiem, tak swobodnie pan się wypowiada, oskarża pan za pracowników, że czegoś nie zrobili. A zna pan ich zakres obowiązków? No właśnie dlatego wystąpiłem. Czy zna pan ich zakres obowiązków? Pan dokonał oceny ich pracy. Oceniliśmy. Nie, pan może wnioskować, jak pan nie zna ich zakresu obowiązków, do pana prezydenta o wzmocnienie, o spowodowanie, przejrzenie, to co tam jest sugestia, ale pan nie może oceniać, bo pan nie zna zakresu ich obowiązków. Pan nie wie, co ma w zakresie pracownik X, Y, którzy pracują w tym referacie. A pan już wydaje sądy, że zrobili coś nie tak. No, sąd kapturowy, proszę pana? No ja wiem, najlepiej by tak było, ale no trochę takiej skromności. No, najpierw zapoznać się z ich zakresem obowiązków. Rzeczywiście, być może było błędem, że nie było ustalone wtedy, że dokonujemy odbioru wszystkich indywidualnych robót wykonanych w ramach umowy. Było to odbierane, można powiedzieć, w pakietach grupowo na określoną liczbę zadań. I tych zadań, jak tam było chyba 12 czy 15, zostało to odebrane, jest protokół. Do tego mieszkania konkretnie, prawdopodobnie, jak mówił pan Twardowski, nie było możliwości wejścia i sprawdzenia. I, no, 23 zadania, różne kwoty od 79 do 13 tysięcy, bo ta pozycja rzeczywiście była największa. Także, szanowni państwo, to nie jest też tak bardzo jednoznacznie, że można dzisiaj czyjąś pracę ocenić jednym zdaniem i siłą ramion. Na tym się trzeba pochylić, spokojnie. A pan mówi, że skarga jest w 90%, a ja bym powiedział, że ona jest tylko zasadna w tym punkcie, że nie doliczono tego okna. No dlaczego komisja, wiedząc, że nie doliczono okna, pominęła to? No niech mi pan to wytłumaczy jako przewodniczący komisji działający prawo i sprawiedliwie dla wyjaśnienia sprawy. Dziękuję. Tyle? Dobrze. Prosiłbym o konsultację radcy prawnego. Proszę do mikrofonu. Proszę bardzo do mikrofonu. Tu państwo użyczą. Bardzo. Ja w sprawie przedawnienia, o którym pan mówił, bo ja nie jestem w tej sprawie do końca, aż takich szczegółów tej sprawy nie znam, więc bardzo bym prosiła o ewentualne zwrócenie się na piśmie i ja się ustosunkuję oczywiście do tych kwestii. Natomiast chciałam jeszcze tak nawiązać do tej kwestii, że pomijając już samo przedawnienie ewentualne, bo rozumiem, że ono by miało dotyczyć tych okien, prawda, tej kwoty 3000 zł. Komisja rozpatrywała to na posiedzeniu komisji. Tak. Skarga wpłynęła niewątpliwie i niewątpliwie w związku z tym, że skarga wpłynęła, no komisja zajmuje swoje stanowisko w tej sprawie, a rada jest zobowiązana poddać to stanowisko pod głosowanie, podejmując odpowiednią uchwałę, więc jakby kwestia przedawnienia roszczeń samego sposobu i możliwości powstania ewentualnych sporów sądowych na tym tle później, no jest odrębną jakby kwestią. Natomiast jak najbardziej proszę o zadanie pisemnego pytania. Ja się ustosunkuję do tego, wydając stosowne stanowisko. Dziękuję bardzo. Może być taka odpowiedź, panie Sylwestrze? Jeżeli chodzi o sprawę tych, no, tych okien, tej solarki okiennej, o której pan tutaj mówił? Ale nie może, według mojej wiedzy, to nie najemca płaci, tylko tam jest taka konstrukcja w starej uchwale, która mówiła o zbyciu mieszkań, że jakie nakłady zostały poniesione na lokalu, który jest sprzedawany w ostatnim okresie 5 lat, to jest do ceny zbycia lokalu, to doliczane. I według twierdzenia pana kierownika Twardowskiego, to okna były w tym okresie tam wymienione, a nie zostały doliczone do ceny sprzedaży. To stwierdził kierownik, to jest w aktach komisji rewizyjnej. Temu pan chyba nie zaprzeczy. Ja nie zaprzeczę. No to skoro jest, to czemu pan nie napisał tego w opinii? Dziękuję. I dobrze. Chciałbym jeszcze tutaj troszeczkę opowiedzieć. Panie Sylwestrze, panie radny. Tutaj jest w takim punkcie, gdzie komisja jednogłośnie sprecyzowała, ale ja to panu jeszcze raz odczytam. Porównanie kosztorysu sporządzonego przez biegłą i dokumentację faktury zakupu przedstawioną przez skarżącą
przez skarżący oraz ustaleniami komisji w trakcie wizji lokalnych wynika, że działający w imieniu zamawiającego prezydenta miasta Starachowice pracownicy Urzędu Miasta w protokole odbioru uznali wykonane prace remontowe, a w rzeczywistości niezrealizowane, co w konsekwencji spowodowało obciążenie ich kosztami osoby wnoszące skargę. A skarga dotyczy rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Starachowice w okresie działalności referatu lokalowego Urzędu Miejskiego. Ja dalej nie będę już wchodził w polemikę z panem, bo uważam, że to jest zbędne. Jeżeli by ktoś z komisji chciał zabrać głos, to bardzo proszę. Jeżeli nie, no to ja dziękuję. Chyba, że bardzo panu dziękuję i uważam, że przejdziemy do głosowania nad uchwałą, która niespodziewanie rozwinęła nam się. Pan Piotr Nowaczek. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja mam tutaj taki wniosek formalny, ponieważ są tu wątpliwości i wiem, że będzie zapytanie kierowane do radcy prawnego. Wstrzymajmy się na następną sesję, jeżeli już będą wszystkie przesłanki mówiły, że tak należy zrobić. Wszyscy nie będziemy mieli żadnych zastrzeżeń, to oczywiście ona pójdzie do komisji. Także wnioskuję, aby dzisiaj ściągnąć ten punkt z obrad sesji. Dziękuję. A jaki wniosek, a jaki stosunek pan ma do tej wypowiedzi pana radnego Nowaczka? Ja bardzo proszę państwa radnych o przegłosowanie, gdyż w tym momencie komisja ma wiele skarg i czas nagli. A jak wiemy, to z artykułu KPA 35 no jest też jakiś termin na uchwalenie czy rozpatrzenie skarg. Okej. Okay. Proszę państwa, radca prawny, wniosek zgłoszony przez... Pan Sylwester Kwiecień. Skoro państwo radni mają dziś to głosować, to ja bardzo bym prosił, żeby w tym stanowisku wpisać, że zasadna i do uzasadnienia dopisać, że pracownicy urzędu nie doliczyli kwoty okien, które zostały wyremontowane. I wtedy rzeczywiście jakaś część prawdy w tym będzie. Także niedopisanie, pominięcie kwestii tych okien, no otwiera sprawę, nie wiem, ja będę zmuszony złożyć zapytanie do pana prezydenta, jak dochodzi roszczeń gminy w tym wypadku i otwieramy no, kolejną jakby historię, która się będzie w tej kwestii toczyć. Także albo wpisujemy to i od razu służby podejmą działania, a jak nie, no to udajemy, że nic nie stało, ale macie państwo już tą wiedzę, to wiecie, że się stało, że nie doliczono tego. Też mam świadomość, że możecie siłą głosów to zrobić inaczej. Mam tego świadomość. Tylko chcę wam na to zwrócić uwagę, że trzeba to dopisać, bo skoro pan kierownik referatu stwierdził, że nie doliczono tej kwoty do ceny sprzedaży mieszkania, no to znaczy popełniono błąd. W tym zakresie zgadzam się, że skarga jest zasadna. Dopisać to, że nie doliczono i rozstrzygnąć tę kwestię. Pan prezydent, tak? Proszę, pan prezydent. Szanowni państwo, niezależnie od tego, jaką decyzję państwo podejmiecie, to służby związane z Urzędem Miejskim w Starachowicach zwrócą się do najemczyń o to, żeby nakłady, które zostały poniesione przez gminę Starachowice na lokal, który one zamieszkiwały, zostały zwrócone w takiej ilości, jak to będzie wynikało z faktur. Bo jeśli nakłady zostały poniesione, a nie zostało to uwzględnione przy sprzedaży mieszkania, a my mamy już taką wiedzę, to wtedy ta osoba jest zobowiązana do tego, żeby te nakłady dopłacić do ceny za sprzedaż mieszkania. Bo państwo wiecie, że jeszcze to mieszkanie było sprzedawane w ramach uchwały, która mówiła, że sprzedajemy lokale gminne właśnie za 1% wartości. I do tego doliczaliśmy koszty wszystkich napraw, remontów, które były wykonywane w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli nie było uwzględnionej tej konkretnej czynności, to musi to być zrobione. Tak jest. Czy pan radny Nowaczek ten wniosek podtrzymuje dalej? To wycofuję. Wycofuję. Bardzo panu dziękuję. Przechodzimy, proszę państwa, do głosowania nad tą uchwałą, do projektu uchwały. Proszę, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. czternaście głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. I kto jest wstrzymujący?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę formalnie zapisać, że ja nie brałem udziału w głosowaniu, bo pośrednio ta sprawa mnie dotyczyła, że było to jasne i nikt nie wracał do tego, że głosowałem we własnej sprawie. Tak, to jest elektronicznie zapisane, prawda? Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnej uchwały, którą wprowadziliśmy dzisiaj do projektu, do naszych obrad. I proszę o prezentację pana przewodniczącego komisji, pana Tomasza Andrzejewskiego, dotyczącej w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym w pierwszej kolejności, ponieważ obliguje nas do tego przepisy, przedstawić stanowisko zespołu opiniującego kandydatów na ławników w sprawie, czy zgłoszenia kandydatów na ławników wpłynęły w terminie oraz czy spełniają wymagania formalne. Zespół został powołany uchwałą nr 7/14 z 2015 roku Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w składzie Tomasz Andrzejewski, przewodniczący zespołu, Joanna Główka, członek zespołu, Elżbieta Kucyc, członek zespołu i Zygmunt Andrzejas, członek zespołu. Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwane dalej ustawą, oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy jest wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. W związku z tym, że zgodnie z artykułem 162 paragraf 10 Rada Gminy zobowiązana jest w drodze uchwały pozostawić zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłynęły po upływie terminu, to jest po 30 czerwca, a także te, które nie spełniają wymagań formalnych, bez dalszego biegu, zespół przygotował stanowisko w sprawie zgłoszeń kandydatów. Zespół stanowisko wypracował i przyjął na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia bieżącego roku po odbyciu posiedzeń w dniach 9 lipca i 12 sierpnia bieżącego roku. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach pismem z dnia 27 maja skierowanym do Rady Miejskiej poinformował o ustalonej liczbie ławników wybieranych przez Radę Miejską w Starachowicach do poszczególnych sądów. Liczba ławników wybieranych do Sądu Okręgowego w Kielcach 2, liczba ławników wybieranych do Sądu Rejonowego w Starachowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 10 i do orzekania w pozostałych sprawach 20. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca bieżącego roku. O terminie tym oraz sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna była poinformowana przez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej. Uprawnione przedmioty oraz grupy obywateli zgłosiły do Sądu Okręgowego w Kielcach jednego kandydata, do Sądu Rejonowego w Starachowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 11 kandydatów, do orzekania w pozostałych sprawach 21 kandydatów. Po przeanalizowaniu dokumentów zespół stwierdza, że wszystkie zgłoszenia wpłynęły w ustawowym terminie, to jest do 30 czerwca 2015 roku włącznie. Po przeanalizowaniu zgłoszeń, czy spełniają wymagania formalne, o których mowa w paragrafie 2 i 5 ustawy, zespół stwierdza, że zgłoszenia na ławnika. I tutaj tak, pierwsze, Falasa Monika Kinga do Sądu Rejonowego w Starachowicach dokonane przez obywateli nie zawiera odpowiedniej ilości podpisów osób zgłaszających kandydata, co jest niezgodne z paragrafem 162, artykułem 162, paragraf 4 ustawy. Drugie, Rok Zygmunt Stanisław do Sądu Rejonowego w Starachowicach dokonane przez obywateli nie zawiera odpowiedniej ilości podpisów osób zgłaszających kandydata, co jest niezgodne z ustawą. Wojtan Stanisław Edward do Sądu Rejonowego w Starachowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dokonane przez obywateli nie zawiera odpowiedniej ilości podpisów osób zgłaszających kandydata, co jest niezgodne z ustawą.
Kowalska Marta Katarzyna do Sądu Rejonowego w Starachowicach dokonane przez obywateli nie zawiera odpowiedniej ilości osób, podpisów osób zgłaszających kandydata, co jest niezgodne z ustawą, oraz zawiera informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego datowaną na dzień 13 luty 2015, to jest okres wcześniejszy niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, co jest niezgodne z ustawą. I piąta osoba, Mączyńska Barbara Stanisława do Sądu Rejonowego w Starachowicach dokonane przez obywateli nie zawiera odpowiedniej ilości podpisów osób zgłaszających kandydata, co jest niezgodne z ustawą. Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o zgłoszonych kandydatach zespół na podstawie artykułu 163 paragraf 2 ustawy przed przystąpieniem do wyborów przygotuje i przedstawi na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Stanowisko zespołu zostało przyjęte przy 4 głosach za, czyli wszyscy głosowali za przyjęciem tego stanowiska. Teraz mam projekty uchwał, które no, przepisy nakładają na nas, żebyśmy przyjęli, odnośnie poszczególnych osób, które nie spełniają wymogów formalnych. Państwo mają w dokumentach, ja będę odczytywał. To jest pierwsza uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiają bez dalszego biegu. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykule 162 paragraf 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych uchwala się co następuje. Stwierdza się, że zgłoszenie Falasa Monika Kinga, kandydata na ławnika, nie spełnia wymogów formalnych i pozostawia się je bez dalszego biegu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Uzasadnienie. Jak wynika ze stanowiska zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 27 sierpnia, zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Starachowicach pani Moniki Kingi Falasy nie spełnia wymogów określonych w ustawie. Na dołączonej do zgłoszenia kandydata na ławnika karcie zgłoszenia dokonało 52 obywateli, z czego 2 osoby nie zamieszkują na terenie gminy i nie posiadają czynnego prawa wyborczego oraz 1 osoba nie posiada czynnego prawa wyborczego. Proszę o przegłosowanie. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów jest za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Też nie widzę. Proszę przejść do następnej. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiają bez dalszego biegu. Ja już może nie będę stał, jeśli można z formalnych punktów, tak? Tak, bo chcę się tu odnieść. Proszę Państwa, tu jest tak, że każde uzasadnienie jest tak samo. Tak samo podlega pewnym zapisom, przepisom i tak dalej. Natomiast zmienia się tylko osoba. Czy stwierdza się, że zgłoszenie Kowalska Marta Katarzyna, kandydata na ławnika, nie spełnia wymogów formalnych i pozostawia się je bez dalszego biegu? Uzasadnienie jest takie, że na dołączonej do zgłoszenia kandydata na karcie ławnika zgłoszenia dokonało 50 obywateli, z czego 1 osoba nie zamieszkuje stale na terenie gminy i nie posiada czynnego prawa wyborczego oraz załączono informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego z datą na dzień 13 luty 2015, co jest ustawowo sprzeczne z terminem. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów jest za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. Dziękuję. Przejdziemy. Następnie uchwała Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostają bez dalszego biegu. Stwierdza się, że zgłoszenie Wojtan Stanisław Edward, kandydat na ławnika, nie spełnia wymogów formalnych i pozostawia się je bez dalszego biegu. Uzasadnienie. Pan Stanisław Wojtan nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie, ponieważ na dołączonej do zgłoszenia kandydata na ławnika karcie zgłoszenia dokonało 50 obywateli, z czego 1 osoba nie posiada czynnego prawa wyborczego. Proszę o przyjęcie. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Proszę przejść do następnej uchwały. Następnie uchwała Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Stwierdza się, że zgłoszenie Rok Zygmunt Stanisław, kandydata na ławnika, nie spełnia wymogów formalnych i pozostawia się je bez dalszego biegu. Uzasadnienie. Na dołączonej do zgłoszonej
Do zgłoszenia kandydata na ławnika karcie zgłoszenia dokonało 50 obywateli, z czego jedna nie zamieszkuje stale na terenie gminy i nie posiada czynnego prawa wyborczego oraz jedna osoba nie posiada czynnego prawa wyborczego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów. 18 głosów jest za. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Nie widzę. A jeden wstrzymujący? Dobrze, dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Stwierdza się, że zgłoszenie Mączyńska Barbara Stanisława kandydata na ławnika nie spełnia wymogów formalnych i pozostawia się je bez dalszego biegu. Uzasadnienie. Jak wynika z dołączonych dokumentów, do zgłoszenia kandydata na ławnika karcie zgłoszenia dokonało 50 obywateli, z czego jedna osoba nie zamieszkuje stale na terenie gminy i nie posiada czynnego prawa wyborczego. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Dziękuję. Jeszcze mamy jedną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz prawo ustroju sądów powszechnych uchwala się, co następuje. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2016-2019 w trybie artykułu 162 paragraf 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo ustroju sądów powszechnych. Ja może odczytam te 28 nazwisk, o które występujemy o sprawdzenie. Wójcik Jarosław Tadeusz, Ciosk Monika Bernadeta, Mróz Marek, Szmiłyk Małgorzata Teresa, Dębniak Grażyna Teresa, Gołębska Aneta Ewa, Lipiec Rafał, Wójcik Iwona Agnieszka, Szymańska Teresa, Pawlik Danuta Aniela, Mielczarek Mariusz, Kosterna Aneta, Kasprzyk Agnieszka, Korzeniowska Jolanta Barbara, Piotrowski Rafał Krzysztof, Piotrowska Dorota Elżbieta, Przygoda Anna, Kaniewska Iwona Agnieszka, Wójcik Józef Marek, Zwada Michał Piotr, Kozera Magdalena Agnieszka, Wójcik Leszek Kazimierz, Gołębski Ryszard, Kaczmarska Grażyna Alina, Kończak Wanda, Paprot Wiesława Lucyna, Berend Krzysztof, Kosno Lidia Krystyna. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach do przesłania łącznie z uchwałą danych osobowych kandydatów, o których mowa w ustępie pierwszym, w zakresie imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, stanowisko, nazwisko rodowe matki, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Starachowicach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 głosów jest za. Kto jest przeciwnego zdania? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. To jest wszystko. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. I pierwszemu głosu udzielam panu Paluchowi. Panie Prezydencie, w imieniu Klubu Radnych Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych kieruję do pana dwa zapytania. Sprawa pierwsza. Ostatnio media lokalne informowały o nabyciu przez wodociągi paczkowarki do paczkowania wody. Wodę taką rozdawano na przykład na otwarciu placu zabaw zrealizowanym przez firmę Nivea. Dowożono ją w trakcie upałów pielgrzymom idącym na Jasną Górę. Ma być, jest taka informacja w prasie, rozdawana podczas imprez masowych. Pytanie do pana, panie prezydencie, brzmi tak. Kto zapłacił za tą wodę, która, czy zapłaci, także w przyszłości będzie rozdawana i za tą właśnie już rozdawaną, tak, czyli kto będzie obciążany kosztem tej wody. Nawiasem mówiąc, rozdawana woda przy placu zabaw, właśnie tam przy Armii Krajowej, była frajdą dla młodocianych. Najpierw bili się tymi woreczkami, a potem urządzali sobie śmigus dyngus,
A przecież w pobliżu jest fontanna, gdzie można się ochłodzić. Nie było żadnej reakcji organizatorów na takie zachowanie młodych. Jako klub radnych nie zgadzamy się na wrzucanie kosztu wody do kosztów produkcji firmy, która obciążałaby, którą byliby obciążeni wszyscy mieszkańcy. Nie zgadzamy się dla zasady. Taki proceder sprzyja wrzucaniu także innych wydatków. Stwarza to po prostu okazję do takich pomysłów. Oczywiście zupełnie czym innym jest sprawa awarii na sieci, na urządzeniach wodociągowych. Nie mamy nic przeciwko wspieraniu na przykład pielgrzymów w upały. Sam zresztą szedłem kiedyś do Częstochowy. Wiem, jak to jest na pielgrzymce. Jeśli jest taka decyzja jednak, decyzja nie szefa wodociągów, człowieka o niewątpliwie wielkim sercu, a prezydenta miasta, to wydatek taki powinien być sfinansowany przez miasto lub na przykład w przypadku zapowiadanych imprez masowych przez korzystających z tej wody. Bo jest to tak jakoś, że najłatwiej to rozdaje się cudze. Pamiętajmy także, że u nas nie szanuje się tego, co łatwo przychodzi i za darmo. Drugie zapytanie, panie prezydencie, dotyczy kosztu wykonywania tak zwanych murali. Kto za to płaci? Po utwardzeniu siłowni na południu apelowaliśmy o zaprzestanie takich praktyk, to jest jak wykonywanie prac przy wysługiwaniu się spółkami gminnymi. Wtedy, jak pamiętam, był natychmiastowy wniosek jednego z kolegów radnych o bodajże ogrodzenie czy też oświetlenie tej siłowni. I w związku z tym pytanie, czy zostało to wykonane i kto za tą pracę zapłacił? Do zaangażowania się w sponsoring naszym zdaniem trzeba pozyskiwać takie firmy jak na przykład MAN czy Animex. Nie zgadzamy się na takie postępowanie i przestrzegamy przed tym. To jest nic innego jak wkraczanie w kolejny pilnie wypracowane przez Wojciecha B. i jego ekipę. Po pewnym czasie nie wiadomo, co jest życzeniem pryncypała, co jest nadgorliwością podwładnych, którzy chcą się przypodobać. Dziękuję za uwagę i proszę o odpowiedzi, panie prezydencie. Dziękuję. Myślę, panie prezydencie, że chyba wszyscy, którzy składają interpelację, a później się pan odniesie, dobrze? Pan Piotr Nowaczek. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja mam taką prośbę do pana prezydenta o zamontowanie dwóch progów zwalniających na ulicy Reja. Na wysokości budynku środowiskowego domu samopomocy niedaleko ulicy Kochanowskiego oraz za skrzyżowaniem z ulicą Sienkiewicza, z racji tego, że mieszkańcy przyszli do mnie i faktycznie tamte samochody się rozpędzają na całej długości. No i już tam kilka kolizji takich drogowych było, co zagraża bezpieczeństwu. No i druga taka moja prośba, o którą już proszę trzeci tydzień. Wiem, że się już przetarg odbył na cięcie żywopłotów i zieleni miejskiej, aby podciąć wszystkie żywopłoty i skosić trawę na osiedlu Żeromskiego, a swoją wolą to może by to postępowanie wcześniej zaczynać, z racji tego, że przez jakiś czas te żywopłoty były dosyć mocno zapuszczone. Dziękuję. Dziękuję. Pan Sylwester Kwiecień. Przepraszam, ale schowałeś mi mikrofon i są skutki uboczne. Przepraszam. Panie prezydencie, ja mam trzy wnioski. Pierwszy to jest proszę o informację, kto zlecił wykonanie, jaka firma wykonała, ile kosztowało oświetlenie boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Południe, tak na marginesie niespełniające swojego zadania. Wniosek drugi. Mając na względzie jawność funkcjonowania samorządu oraz kontrolną funkcję Rady Miejskiej, proszę o przedstawienie dokumentu,
czy jest to uchwała zgromadzenia wspólników, zarządzenie prezydenta, wypowiedzenie zmieniające lub inny dokument potwierdzający zmniejszenie do 1750 zł wynagrodzenia wiceprezesa PWiK. Informacja taka została przekazana przez media lokalne, niektóre nawet zrobiły z tego swoje czołówki ogólnokrajowe i funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako działanie oszczędnościowe prezydenta miasta. Ja mam wątpliwość, że tak w ogóle się stało. I wniosek trzeci. Proszę o podanie imiennych aktualnych składów rad nadzorczych w spółkach komunalnych miasta oraz spółkach, w których miasto posiada udziały. Jednocześnie proszę o podanie wysokości wynagrodzeń, jakie pobierają. Dziękuję. Dziękuję. Pan Konarski, tak? Panie prezydencie, chciałbym złożyć dwie interpelacje. Jedna będzie dotyczyła usunięcia ubytku drogi znajdującej się na ulicy Kościelnej. To jest na wysokości bloku Kościelna 11, wjazd do drogi osiedlowej. Utrudnia przejazd na tym odcinku, stwarza realne zagrożenie uszkodzenia auta, także to byłaby pierwsza moja interpelacja. Druga dotyczy ustawienia znaku zakazu wjazdu pod blok Armii Krajowej 6, z wyłączeniem mieszkańców oczywiście. Wjazd pod ten blok jest bardzo wąski, parking stosunkowo niewielki, dodatkowo zajmowany przez lokatorów innych bloków, innych ulic, przez co w dużym stopniu utrudnia wyjazd mieszkańcom spod swojego bloku, utrudnia dojazd chociażby Straży Pożarnej i Pogotowia pod ten blok, także mieszkańcy zwracają się z prośbą o ustawienie tego znaku zakazu z wyłączeniem mieszkańców pod blokiem Armii Krajowej 6. Dziękuję. Dziękuję. Pan Walędzik, tak? Panie prezydencie, odnośnie działalności przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, to myślę, że w imieniu tych już wspomnianych wcześniej pielgrzymów mogę bardzo serdecznie podziękować za tą wodę. Przy temperaturze 35 stopni Celsjusza bardzo się przydała, chociażby dla schłodzenia. Natomiast tak, mam taką wątpliwość, ponieważ widziałem fakturę wystawioną przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, obliczoną zużycie wody i odprowadzenie ścieków, obliczone na podstawie średniej. Nie na podstawie odczytu z liczników, tylko na podstawie średniej. Już nie wchodzę w szczegóły, z jakiego powodu to było i tak dalej. Tylko że na tej fakturze była też taka pozycja jako opłata stała. I z definicji, z tego co kojarzę, opłata stała to ma być zwrot kosztów właśnie tego odczytu z liczników. Nie wiem, jak szeroka jest taka działalność, w jakiej skali, być może jakiejś minimalnej albo bardzo małej, ale mam wątpliwości co do tego, że taka pozycja opłaty stałej w przypadku takich faktur może być doliczana. Bo mówię, z definicji to jest, było tak, że ona miała być refundować te koszty związane z odczytem tych liczników, a jeżeli licznika nikt nie odczytuje, jest wystawione ze średniej, no to pojawiają się pewne wątpliwości. Druga rzecz, pytała mnie jedna z osób śledząca przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Starachowic. I przekazuję właśnie te wątpliwości odnośnie specyfikacji dotyczącej samochodów. Jest tam wyszczególnione, że oferent musi przedstawić, że wykonawca musi posiadać 8 pojazdów, które spełniają normę emisji spalin Euro 5. Wątpliwość polega na tym, że oprócz tego, że jest to bardzo wysoki standard, to w poprzednim przetargu organizowanym w pierwszej połowie 2013 roku jako warunek określono konieczność posiadania przez wykonawcę samochodów spełniających normę emisji spalin Euro 3, a więc o dwie niżej. I tak, prosiłbym o uzasadnienie, dlaczego aż taki przeskok, czy to nie generuje jakichś dodatkowych kosztów z tytułu tego potencjalnego wykonawcy, że będzie musiał zakupić takie samochody, albo skutecznie ogranicza też konkurencyjność, co może też nie jest z korzyścią dla gminy wśród potencjalnych oferentów, no bo nie wszyscy muszą mieć takie samochody. Ktoś może mieć Euro 4 na przykład i już nie spełnia tego warunku. Nie wiem, czy to jest na pewno z korzyścią dla gminy. Ja wiem, że nie powinny to być jakieś stare samochody, dymiące i kopcące, ale jak spojrzymy na choćby Miejski Zakład Komunikacji w Starachowicach, no to część tych autobusów, nie wiem, czy spełnia jakiekolwiek normy, a mimo wszystko jeżdżą po naszym mieście, po naszych osiedlach.
Więc tutaj pojawia się taka moja wątpliwość i proszę o jej wyjaśnienie. No tak, w tym roku doświadczyliśmy dużych upałów. Było różne zamieszanie, jeśli chodzi o pracę Urzędu Miejskiego w związku z tym. Dlatego proszę o rozważenie zakupu po prostu klimatyzatorów do pomieszczeń. I będzie lepiej się pracowało pracownikom i osobom, i mieszkańcom, które będą chciały załatwić różne sprawy. I jeszcze jedna rzecz odnośnie budowy północno-zachodniej obwodnicy, o której już dzisiaj na sesji była krótko mowa. W czerwcu złożyłem takie zapytanie, interpelację dotyczącą moich, którymi zwracano takie wątpliwości, że samochody pracowników, którzy będą parkować na parkingu firmy MAN przy ulicy 1 Maja, najkrótszą drogę do obwodnicy będą miały uliczkami osiedla Orłowo. I otrzymałem odpowiedź z firmy właśnie MAN. I może zacytuję. Tutaj w odpowiedzi na interpelację radnego Rady Miejskiej Michała Walędzika z dnia 26 czerwca 2015, którą otrzymaliśmy 15 lipca, informuję, że nasz zakład nie planuje reorganizacji wjazdu i wyjazdu z parkingu dla pracowników zakładu zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja. I ponadto informuję, że parking pomiędzy ulicą Mickiewicza a ciągiem pieszym w kierunku ulicy Radomskiej nie jest własnością MAN. No tak, ale z tej odpowiedzi właśnie wynika jakby podzielenie mojej wątpliwości, moich tutaj zasadności mojego wniosku, że bez reorganizacji ruchu właśnie te samochody będą podążać tym szlakiem, ulicami osiedla Orłowo, na zjazd na obwodnicę. To będzie najbliższa droga prawdopodobnie przez tereny strefy ekonomicznej, gdzieś pewnie przy poligrafii. No i to nie jest dobra informacja i myślę, że nie do zaakceptowania przez mieszkańców, ale mamy jeszcze czas, więc mam nadzieję, że coś w tej sprawie uda się zrobić. I zgodnie zresztą z odpowiedzią załączoną do tego pisma z firmy MAN, sytuacja mieszkańców Orłowa nie pogorszy się. Dziękuję. Dziękuję. Pan Marcin Sowula. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, ja mam dwie interpelacje. Jedną dotyczącą przedszkola miejskiego przy ulicy Granicznej. Tam została zakończona termomodernizacja. Bardzo ładnie to wygląda. Został zrobiony zjazd dla wózków, dla osób niepełnosprawnych i właśnie z tego tytułu mam prośbę, ponieważ dach ze strony zachodniej, on właśnie spada bezpośrednio jakby kątem na ten zjazd dla niepełnosprawnych i nie ma tam zabezpieczenia na tym dachu tak zwanych zabezpieczeń śniegowych bądź przeciwlodowych. I to w okresie zimowym może spowodować zagrożenie dla dzieci, które po prostu będą się tym zjazdem poruszały, więc prosiłbym o zamontowanie takich zabezpieczeń. Druga interpelacja to wnosiłem już kilka miesięcy temu o zlikwidowanie koło tego to też przedszkola dwóch miejsc pod taksi. Około półtora roku nie stają tam żadne taksówki, więc uważam, że zajmowanie tych dwóch miejsc przez pod to, żeby tylko sobie tam ten znak stał i nie mogli rodzice stanąć na tym miejscu, też się mija z celem, więc prosiłbym o zlikwidowanie tych miejsc i tego znaku dla taksówek. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Radna Piątek. Panie Prezydencie, zbliża się rok szkolny wielkimi krokami i ja w tym temacie, biorąc pod uwagę prośby i sugestie rodziców uczniów i nauczycieli także, wnoszę o takie ustanowienie stypendium dla uczniów, którzy
mają sukcesy na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Do tej pory są nagradzani zasłużeni sportowcy i bardzo dobrze. Także stypendia mają dzieci, które pochodzą z rodzin o niskich dochodach. Natomiast pozostałe dzieci, które mają naprawdę, dzieci i młodzież, którzy mają naprawdę wiele sukcesów, zresztą czytamy w prasie, słuchamy, w ogóle media na ten temat mówią, może my niewiele wiemy, ja nie będę teraz wymieniać nazwisk, bo może bym kogoś pominęła, ale są naprawdę bardzo zdolni młodzi ludzie. I chciałabym, żeby uhonorowani zostali bez względu na kryterium dochodowe ich rodzin czy średnią ocen szkolnych. Wiemy o tym, że tacy młodzi ludzie reprezentują nasze miasto i w kraju, i poza granicami naszego kraju, czyli by się na pewno docenieni i bardziej zmotywowani do dalszego rozwoju. Także bardzo proszę to wziąć pod uwagę. To jest moja pierwsza prośba. Druga, również na taki wniosek, na prośbę rodziców, i, no, trudno powiedzieć, że i dzieci, bo to są jeszcze maluchy, które korzystają z tego nowego placu zabaw Nivea. Teren cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieciaków. No, rodzic musi się takim dzieckiem opiekować. I ponieważ ja tam ostatnio też bywałam, to proszą o taką rzecz. Czy nie można zwiększyć tego ogrodzenia, tego terenu, nie ruszając tych urządzeń, tylko zwiększyć ogrodzenie. I druga sprawa, ławki, które tam się znajdują, to one są w zasadzie tyłem do placu zabaw. Dwie tylko ławeczki się znajdują, które są przodem. Dzieci większe mogą na placu być same, a rodzice mogą być poza ogrodzeniem, więc kilka ławek, które by były przodem do tego placu zabaw, dzięki czemu rodzice nie musieliby tam przebywać, ale bezpieczeństwo dzieci byłoby zapewnione. Także dziękuję. Dziękuję. Pan Garbarczyk, tak? Nie? Pani Zięba Marta. Panie Prezydencie, ja mam dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja, tak jak radnego Nowaczka, dotyczy zamontowania dwóch progów spowalniających na ulicy Turystycznej. No, to jest ulica, która odchodzi od ulicy, od jezdni ulicy Ostrowieckiej. Po obydwu stronach tej jezdni są zabudowania jednorodzinne. No, dość dużo ludzi tamtędy przejeżdża, skracając sobie drogę do ulicy Składowej, często do firm, nie patrząc na ograniczenia, nie zwracając uwagi na bawiące się dzieci na chodnikach. Często też motocykliści urządzają tam sobie wyścigi crossowe i pędzą z dużą prędkością. Dlatego bardzo proszę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie małym mieszkańcom tej ulicy, o zamontowanie takich progów spowalniających. Druga sprawa, którą już poruszałam wcześniej, dotyczy sprawy mostu, dużego mostu na ulicy Fryderyka Lempe na rzece Kamiennej. No, bardzo dziękujemy serdecznie i dziękuję bardzo panu prezydentowi w imieniu mieszkańców za przeprowadzony remont, ale dalsze 3/4 tego mostu jest w stanie fatalnym. Deski wypadają, są spróchniałe podkłady. Konieczny jest kolejny remont, ponieważ są dziury, trudno również przejść. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Zaborski. Panie Prezydencie, ja chciałbym w imieniu mieszkańców złożyć interpelację z prośbą odnowienia wiaty przystankowej, która znajduje się przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 134. Obecnie posiada tylko dach i można powiedzieć, że nie dość, że szpeci swoim wyglądem, także mając na uwadze fakt, że zbliża się jesień, zakładam, że będzie wiało, będzie padał deszcz. Mieszkańcy nie mają się jak schować, oczekując na autobus. Dziękuję. Dziękuję. Pan Kępa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie i Pani Prezydent. Chciałem złożyć interpelację w związku z planowaną rewitalizacją osiedla przy ulicy Harcerskiej. Mieszkańcy zapoznali się ze wstępnym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla. Dostrzeżono problem związany z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych. Po analizie została zauważona możliwość rozwiązania tego problemu i wykorzystania już istniejącego parkingu z wjazdem od ulicy Szkolnej. Parking o numerze Księgi Wieczystej 1484, numer działki 182/4 o powierzchni 1103 m2,
jest obecnie prawnie dzierżawiony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i leży w kompetencji starosty. Włączenie tej działki jako parkingu dla mieszkańców pobliskich blokowisk zapewne ułatwi rozwiązanie problemu zaplanowania zatok parkingowych pomiędzy blokowiskami oraz ułatwi komunikację. W imieniu mieszkańców osiedla przy ulicy Harcerskiej zwracam się do pana prezydenta miasta Starachowice z prośbą o interwencję w wyżej wymienionej sprawie. Jako załączniki chciałbym dodać ksero zarządzenia wojewody świętokrzyskiego oraz ksero mapy ewidencji gruntów. I wniosek mam jeszcze do pana prezydenta, korzystając z okazji. Budynek, który jest w tym momencie w dzierżawie, czyli Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest budowany, czy był budowany ze składek nauczycielskich. W tym momencie pojawił się problem i dostałem sygnały od wielu znajomych dyrektorów szkół podstawowych i też przedszkoli, że no, wynika problem z biblioteką pedagogiczną, jak też nie mają się gdzie podać związki nauczycielstwa ze strony Solidarności. No tutaj to jest taka sprawa kontrowersyjna. Ja bym też apelował, bo być może, że trzeba by tutaj wypowiedzieć umowy podmiotom gospodarczym, które z tego budynku korzystają, bo uważam, że nauczyciele mają pierwszeństwo. No i być może w tym momencie zainteresować Najwyższą Izbę Kontroli o przedstawienie pewnych stanów faktycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Joanna Główka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tym razem zwracam się z wnioskiem do pana przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, zwracam się do pana z prośbą o zweryfikowanie frekwencji kolegi radnego Nowaczka. Czym to argumentuję? Panie Przewodniczący, ponieważ zachowanie pana radnego Nowaczka, powiem oględnie, jest niewłaściwe, a szczególnie w stosunku do mnie, to chciałam powiedzieć, że moja frekwencja na wszystkich komisjach wynosiła 100%, natomiast pan radny, mimo że zarzuca mi jakieś błędy, uchybienia, to pan radny przez półtora roku nie był nawet na jednej komisji, do której został przypisany. I to jest w obecnej kadencji, jak i było w poprzednich. Dlatego zwracam się do pana przewodniczącego o zweryfikowanie, bo nie może być tak, żeby jeden, który uczciwie pracuje i chodzi, był jednakowo traktowany finansowo jak kolega, który sobie po prostu tą funkcję ignoruje, a na sesji Rady Miejskiej zachowuje się niewłaściwie, nie znając całego szeregu uchwał, wniosków, ustaleń, które były realizowane na komisjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem, panie przewodniczący, bo proszę, aby mnie pani radna nie pouczała, czy ja wiem, czy ja nie wiem, bo ja się zapoznaję z materiałami. Panie radna, ja tylko pani przypomnę, jak pani 3 miesiące była u kangurów i brała za to pieniądze. Sama pani dokładnie o tym wie w poprzedniej kadencji. Także proszę mnie nie moralizować, pani radna. Proszę nie robić sobie wycieczek osobistych. Ja do pani nic dzisiaj nie powiedziałem. Zresztą, jakbym nawet powiedział, to nie wiem, czy pani zrozumiała. Panie przewodniczący, i znowu sytuacja się powtarza. 6 tygodni byłam, ale to jest nieważne. To jest jedna sesja i 2 komisje. Pan radny przynajmniej nie był na 20. Dziękuję bardzo. O czym będziemy mówić? Szanowni państwo, pan Andrzejewski, proszę bardzo, do następnego. Tak? Nie, nie, nie. To dziękujemy. I jeszcze, pan Krzysztof Różycki. Ja nie mam interpelacji, tylko mam zapytanie do pana prezydenta, bo jak doskonale pamiętam, kilka miesięcy temu był remontowany most, o którym tu koleżanka radna mówiła, na ulicy Kamiennej. Akurat tak się składa, że ja często przejeżdżam tamtędy, no z wielkim, że tak powiem, takim szumem był najpierw, było zapowiadane, że będzie remontowany, zamknięta droga, następnie był po tym remoncie, tu zdjęcia były w Echu Dnia z panem prezydentem, także, no ale myślę, że jakieś
obowiązują, rękojmia obowiązuje za wady. No, ostatnio przejeżdżałem, to są kpiny. No, jeśli ktoś wykonywał, wziął za to pieniądze, a w tej chwili jedzie się jak po tarce, bo wjeżdża się, a deski podskakują na moście, no to chyba nie można tego tolerować. Tym bardziej, że gmina no, finansowo nie najlepiej stoi i mam taką prośbę, żeby zająć się tym tematem, bo to mieszkańców denerwuje i nie możemy sobie pozwolić na to, aby taka sytuacja była tolerowana. Dziękuję. Następny mówca jeszcze powtórnie, pan Paluch, proszę bardzo. Panie prezydencie, o kilku, powiedziałbym, drobnych problemach w zamieszkiwaniu, mówiąc tak ogólnie, ale o sprawach dokuczliwych. Na czerwcowej sesji zwracałem uwagę służb miejskich na to, że schody w dwóch ważnych ciągach pieszych są uszkodzone. Nie są to wielkie jakieś tam uszkodzenia, ale tym niemniej, które bardzo utrudniają poruszanie się, szczególnie chodzi o ludzi starszych, do kościoła na Majówce. Ten drugi ciąg tutaj w rejonie ZZZ-u, no minęło 2 miesiące, niedługo będzie, lato się kończy, suszy wiecznie nie będzie, opady, liście, potem przymrozki. To są bardzo jakby istotne utrudnienia. Nie wiem dlaczego. Zastanawiałem się, czy to może jest po prostu jakby lekceważenie głosu radnego, ale myślę, że byłoby gorzej, gdyby się okazało, że są problemy takie organizacyjne po prostu, prawda? Że te uwikłania w tych różnych procedurach biurokratycznych to powodują. A są to drobne, ale ważne sprawy. Co do schodów, jak już jestem przy tych schodach i to może na tych schodach, tam umówmy się, że koło ZDZ-u na tych schodach jestem, prawda? To obok mamy niedawno wybudowaną galerię nad Skarpą, się ona nazywa. Nie jest w moim mniemaniu zakończona budowa tej galerii. Skarpa poniżej nie jest uformowana, wyprofilowana, nie jest obsiana. A zwracam uwagę, że jest to urokliwe miejsce, mamy tą serpentynę ulicy Wojska Polskiego, dużo zieleni, czyli tak zrobiono jak zwykle po starachowicku, czyli byle jak po prostu. Jest cisza. No ja myślę, że służby miejskie odpowiednie mają możliwości wyegzekwowania, żeby tą robotę porządnie zakończyć. Kolejna taka z tych spraw drobnych, o której bym nie mówił, gdyby odpowiednie właśnie służby nie zauważyły tego. Otóż przy samym tym nowym łączniku pomiędzy rondem dla galardii a starą trasą ulicy Jurzeckiej vis-a-vis cmentarza, wschodniego ogrodzenia starego cmentarza przy Jurzeckiej, tam gdzie jest przejście dla pieszych, no rośnie sobie taka duża, dzika grusza, owoce spadają, to jest duże utrudnienie, bo to na przejście, na jezdnię i to jest niebezpieczne. No, po prostu jaki wniosek, no trzeba ją zlikwidować. I to powinno być już dawno zauważone i zrobione, a nie żebym absorbował tutaj czas na sesji. No skoro tam przy tym łączniku i przy tej gruszy jesteśmy, to przenieśmy się kilkadziesiąt metrów dalej na wschód. Ulica Zgodna, droga powiatowa, kilka lat temu wykonana. Mam na myśli ten odcinek wzdłuż chodnik prawy, wzdłuż ogrodzenia inkubatora przedsiębiorczości. Tuż po zakończeniu tych robót w paru miejscach ten chodnik się pozapadał. W tej chwili to tam w tych dołkach jest piasek i rośnie trawa, a na jesieni jak spadną deszcze, to jest takie bardzo niebezpieczne miejsce. A przecież tam bardzo dużo ludzi chodzi na cmentarz, nie tylko w okresie 1 listopada. Zgłaszałem to do zarządu dróg powiatowych parę miesięcy temu, żadnej reakcji. No ja myślę, że to jest teren miasta i administracja miejska od tego wspaniałego dyrektora zarządu dróg powiatowych będzie w stanie wyegzekwować tą robotę, bo to jest kompromitacja. On wszystko robi znakomicie, jak wiemy. No i sprawa ostatnia w zasadzie, to panie prezydencie, apeluję
apeluję, żeby no, zacząć robić, bo nie wiem dlaczego się nie robi, dojście do dworca, do peronu w Starachowice Wschodnie, bo do tego dworca no, nie ma dojścia po prostu. Zaczną padać deszcze na jesieni, tam jest błoto do kostek, nie ma dojścia. Tak ładnie odnowiono i cieszę się te ławeczki tutaj, te przystanki tam na zachodnim dworcu, na wschodnim. To i by pasowało, żeby uporządkować tą sprawę w sąsiedztwie. I ostatni już naprawdę jakby prośba do pana przewodniczącego, przede wszystkim także do pana prezydenta. Wiecie państwo, ja jestem świeżym radnym i ja bym bardzo prosił o wyjaśnienie ze strony służb prawnych, jaka jest istota interpelacji w samorządzie. Czym się różni interpelacja od zapytania? Przyznaję, że nie wiem. Ja wiem, jak to jest w parlamencie, to wiem, ale jak jest w samorządzie? Tutaj pamiętajmy jeszcze o tym, że dodatkowo interpelacja, jeżeli to jest faktycznie interpelacja, no to musi być sformułowana na piśmie. Bardzo bym prosił o to, żeby ktoś wyjaśnił. Interpelacja, a zapytanie, żebyśmy nie tworzyli zbytecznych papierów, jeżeli to jest tylko zapytanie, tak jak moje są tu zapytania w tej chwili. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan Kwiecień prosił o głos, tak? Tak, panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam taką prośbę, jak już dyskutujemy o porządkowaniu pewnych spraw, chciałbym się zwrócić z prośbą o, nie wiem, zwrócenie się do policji, wysłanie Straży Miejskiej, bo coraz częściej pracownicy chociażby MANA czy innych firm jeżdżących ulicą 1 Maja w godzinach szczytu zwracają uwagę na taki fakt, że no nie przestrzegają kierowcy zasad ruchu drogowego, wjeżdżają na rondo i często jest taka historia, że od strony 1 Maja nie można przejechać chociażby tu w stronę Armii Krajowej, na wprost mówiąc. No bo ci państwo jadą na prawo, są zablokowane. Ta sama historia może jeszcze częściej powtarza się przy rondzie Popiełuszki tam na dole. Nie może nie karać od razu albo doprowadzić do jakiegoś tam jednego, drugiego, trzeciego patrolu, który zwróci na to uwagę, przekażą sobie wzajemnie, no bo no to rodzi pewne trudności. Ktoś chce zjechać w lewo, a tu ma kłopot. Dziękuję. Dziękuję. Mam nadzieję, że już chyba wszystkie pytania. A pan Nowaczek jeszcze, proszę bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana prezydenta. Czyli nie pytanie. Interpelację składałem odnośnie posprzątania terenów GMK i tam jeszcze prosiłem o dobicie tych tablic i one nie są uzupełnione. Także bym bardzo prosił do kosza. I jeszcze jedna kwestia. Bardzo bym prosił zmobilizować dyrektorów szkół, aby już na stronach podały się informacje o rozpoczęciu 1 września, kiedy są, bo nie we wszystkich tych szkołach to funkcjonuje. Nie ma jeszcze składu osobowego klas, także bardzo bym prosił, aby rodzice wiedzieli. Tyle. Dziękuję. Dziękuję państwu i prosiłbym o odniesienie się pana prezydenta do zgłoszonych spraw. Szanowni państwo, na większość pytań odpowiem tym razem pisemnie, dlatego że częściowo dotyczą podległych jednostek, których przedstawicieli nie ma dzisiaj na sesji. Poproszę ich o to, żeby precyzyjnie odpowiedzieli na państwa pytanie, ale pokrótce. A częściowo pytania związane są z terenami, które nie należą do gminy Starachowice i my możemy jedynie apelować bądź prosić zarządców tych terenów o to, żeby wykonali te prace, o które wnioskujemy, szybciej. Czasami jest to z dobrym skutkiem, czasami ze złym, jak tutaj było podane w kilku przypadkach. Czasami jesteśmy zmuszeni do tego, że skoro nie możemy doprosić się do tego, żeby ktoś uprzątnął ten teren, to bierzemy go w użyczenie. Tak się dzieje na przykład z terenem przy wjeździe do miasta, przy Pasterniku, który jest w tej chwili porządkowany. Przez kilka lat nie można było się doprosić o uporządkowanie tego terenu, w tej chwili go porządkujemy, ale dlatego musieliśmy względy proceduralne przejść, uzyskać ten teren w użyczenie i dopiero mogliśmy na nim cokolwiek robić. W przypadku Dworca Wschodniego dawno temu już byśmy wykonali te prace, gdyby nie to, że Koleje Państwowe tak zlokalizowały peron, gdzie wyjście z niego jest na tereny prywatne, na których my nie możemy ze względów formalnych niczego zrobić. I tylko i wyłącznie dlatego to nie zostało nadal wykonane. Jeśli chodzi o inne tereny, no to tak samo. Powiatowy Zarząd Dróg, jeśli jest, no nie możemy też brać wszystkiego w użyczenie, bo wtedy wykonywalibyśmy pracę za wszystkie jednostki, czy to powiatowe, czy wojewódzkie, a ograniczone możliwości gminy wszyscy państwo radni znacie.
wzięliśmy również w użyczenie rondo przy Galardii, prawda? Rondo teoretycznie nie gminne, tylko powiatowe, ale udało mi się dogadać w ten sposób, że my bierzemy w użyczenie. Znalazłem sponsora, który zasponsoruje nasadzenia nowe, krzewy, kwiaty i tak dalej. I znalazłem sponsora, który będzie to rondo utrzymywał. No też teoretycznie gmina nie miała nic do tego, a mimo tego wykonałem takie prace dodatkowe, do których nic nas nie obliguje. Jeśli chodzi o inne sprawy, to chciałbym za pośrednictwem mediów zaprosić mieszkańców na konsultację dwóch ważnych projektów. Jeden dotyczy zagospodarowania ulicy Harcerskiej. Tu radny Paweł Kępa apelował o dodatkowe miejsca parkingowe. Uwagi mieszkańców zgłoszone podczas pierwszych konsultacji zostały wzięte przez projektanta pod uwagę i już mamy gotowy projekt poprawiony, uwzględniający te uwagi, które mieszkańcy wnieśli. I w tej chwili na drugie spotkanie i drugie konsultacje mieszkańców zapraszamy, żeby zapoznali się z tym projektem poprawionym, uwzględniającym większość uwag, które zgłosili na pierwszym spotkaniu. Drugie konsultacje, które rozpoczęto dziś, to są konsultacje rozpoczęte przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i dotyczą północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Trzy koncepcje budowy, w tym ta, która jest preferowana przez gminę i powiat, to jest wariant zielony, są dostępne w pokoju 202 w referacie architektury, planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami. Każdy z Państwa może ten projekt zobaczyć. Zachęcam do nanoszenia uwag. Przez 2 tygodnie do 11 września takie uwagi zbieramy. Później zostaną one przekazane do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i do projektantów, którzy te koncepcje przygotowali. Informacje w ogóle związane z budową północno-zachodniej obwodnicy Starachowic zbiegają się z pozytywnymi informacjami dotyczącymi krajowego programu budowy dróg krajowych i autostrad. Obawiałem się, że obwodnica Wąchocka znajdzie się znowu, jak to było przewidywane, na liście rezerwowej, czyli odłożona w czasie do nie wiadomo kiedy. Oby stało się tak, że ta lista, która została zaprezentowana i obwodnica Wąchocka, która jest zaplanowana na lata 2016-19, oby finalnie znalazła się w etapie realizowania od przyszłego roku, bo wtedy zbiegłoby się to w czasie z realizacją północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Pozostałaby kwestia do projektowania odcinka obwodnicy północno-zachodniej do nowej drogi krajowej 42, czyli tak zwanej obwodnicy Wąchocka. I tak jak powtarzam, oby tak się stało. Jeśli chodzi o dojście, mam nadzieję, że w przyszłym roku. No ja szczerze powiedziawszy dokładnie tak. To znaczy ja łopaty stamtąd nie kojarzę, ale mogę powiedzieć, że od kilku lat aktywnie uczestniczyłem w rozmowach i staraniach o to, żeby w dokumentach strategicznych budowa obwodnicy Wąchocka jako drogi życia dla Starachowic znalazła się. Raz zaliczyliśmy falstart, kiedy minister finansów w ostatniej chwili cofnął decyzję, którą Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i mam nadzieję, że tym razem, dlatego powtarzam to wielokrotnie, to oby, że mam nadzieję, że tym razem już nie będzie takiej sytuacji i że inwestycja zostanie przeznaczona do realizacji, tym bardziej, że za tym przemawiają wszystkie względy formalne i prawne, bo wszystkie niezbędne zezwolenia zostały uzyskane, las został wyrąbany, teren został wykupiony, przygotowany, więc oby to rzeczywiście stało się wreszcie faktem. I tak jak powiedziałem, na pozostałe pytania, interpelacje udzielimy pisemnej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Komunikaty. Mam kilka informacji króciutkich. Stowarzyszenie Jakość Energia Starachowice chce realizować zadanie Dostępni Radni. Informacja i kontakt z projektodawcą jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej. Wpłynęło zaproszenie dla radnych, dla Państwa radnych na obchody 35-lecia Solidarności, która odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 14:15 przy Rondzie Solidarność, a o godzinie 15 w Kościele Wszystkich Świętych. Następny, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi zaprasza na podyplomowe studia menadżer samorządowy. Zajęcia odbywać się będą w Skarżysku Kamiennej od października. Szczegółów co dotyczących tej informacji znajdują się w Biurze Rady Miejskiej.
Szanowni Państwo, ta informacja, którą teraz tu przeczytam, dotyczy wszystkich radnych, ale szczególnie wszystkich przewodniczących poszczególnych komisji, jakie by one nie były. Materiały, dokumentacja, która znajduje się w biurze Rady, jest jakby posegregowana, ustawiona, ułożona. I nie może tak być, że każdy, kto przychodzi do biura Rady, otwiera sobie ten regał i wyjmuje. To się nic nie dzieje. Być może, że jest to wszystko okej, w porządku. Ale proszę Państwa, tam są dokumenty, które powinien wydać pracownik i potem od Państwa odebrać pracownik. I w tym momencie nie będą jakieś tam nieprzyjemne sytuacje, gdzie jakiś dokument ewentualnie może nam się zaplątać. Bardzo bym prosił. Ja do szafy nie zaglądam. Proszę Panie, one mi to podają. I tak bym prosił, abyście Państwo tak to wszystko robili. Natomiast kolejną sesję zaplanowałem i planuję na 25 września o godzinie 9:00. Dzisiejszą sesję uważam za zamkniętą. Dziękuję Państwu za uwagę.